Didi musiała odebrać syna z lotniska. Wracał z Anglii na wakacje do domu. Miał 17 lat, a jego ojciec był w przeszłości pianistą, który często dawał recitale, jak mi wyznała Didi. Polubił jednak amfetaminę i kokę, a później poparzył sobie palce w jakimś wypadku. Nie mógł już grać. Rozwiedli się przed kilku laty. Syn miał na imię Rennie. Didi wspomniała mu o mnie w trakcie kilku międzykontynentalnych rozmów telefonicznych, jakie z nim przeprowadziła. Dojechaliśmy na lotnisko, akurat w chwili, kiedy pasażerowie opuszczali samolot. Didi i Rennie padli sobie w objęcia. Chłopak był wysoki i chudy, bardzo blady. Nad jednym okiem zwisał mu loczek. Wymieniliśmy uścisk dłoni. Poszedłem po bagaże, kiedy zaczęli ze sobą rozmawiać. Nazywał ją Mamusią. Kiedy dotarliśmy do samochodu, usiadł na tylnym siedzeniu i zapytał: Mamusiu, kupiłaś mi ten rower? Zamówiłam. Odbierzemy go jutro. Czy to dobry rower? Mamusiu? Chcę mieć taki z dziesięcioma biegami, hamulcem ręcznym i noskami na pedałach. To dobry rower, Reni. Jesteś pewna, że będzie na jutro gotowy? Pojechaliśmy do domu. Zostałem na noc. Reni. Miał własną sypialnię. Rano siedzieliśmy wszyscy w jadalni, czekając na przebycie pokojówki. W końcu Didi podniosła się, żeby sama przyrządzić śniadanie. Reni zapytał: Mamusiu. Jak się rozbija jajko? Didi spojrzała na mnie. Dobrze wiedziała, o co sobie myślę. Zachowałem milczenie. Dobrze, Reni, chodź tutaj, to ci pokażę. Rennie podszedł do kuchenki. Didi wzięła do ręki jajko. Widzisz? Tłuczesz skorupkę, uderzając jajkiem o brzeg patelni. O, tak. I pozwalasz jajku wypłynąć na patelnię. Widzisz? O, w ten sposób. Aha. To proste. A jak się je gotuje? Smaży się je. Na maśle. Mamusiu... Nie mogę zjeść tego jajka. Dlaczego? Bo żółtko się rozlało. Didi odwróciła się i rzuciła mi spojrzenie, mówiące Hank, błagam, tylko nic nie mów. Kilka dni później znów siedzieliśmy przy stole, jedliśmy śniadanie, a pokojówka robiła coś w kuchni. Didi powiedziała do Reniego Masz już teraz swój rower. Chciałabym, żebyś w wolnej chwili... Przywiózł ze sklepu karton z sześcioma butelkami coli. Po powrocie do domu chcę wypić jedną lub dwie Coca-Cole. Ależ mamusiu, te butelki są ciężkie. Nie możesz ich sama kupić? Renny, Pracuję przez cały dzień i jestem zmęczona. Ty możesz je kupić. Ale mamusiu, sklep jest na górce. Będę musiał pedałować pod górę. Nie ma tam żadnej górki. O czym ty mówisz? No. Może nie widać jej tak od razu gołym okiem, ale to naprawdę pod górkę. Rennie, masz kupić kole, rozumiesz? Rennie wstał, poszedł do sypialni i trzasnął drzwiami. Didi odwróciła wzrok. Wystawia mnie na próbę. Chcę się przekonać, czy go kocham. Ja kupię kole, powiedziałem. Już dobrze, ja to zrobię. W końcu żadne z nas jej nie kupiło. Kilka dni później byłem z Didi w swoim mieszkaniu, żeby odebrać pocztę i zobaczyć, jak się sprawy mają, kiedy zadzwonił telefon. Usłyszałem głos Lidii. — Cześć, powiedziała. Jestem wiuta. Dostałem twoją kartkę. Jak się miewasz? Spytała. Wszystko w porządku. Juta jest pięknie latem. Powinieneś tu przyjechać. Wybierzemy się gdzieś z namiotem. Wszystkie moje siostry są tutaj. Nie mogę w tej chwili wyjechać. Dlaczego? Wiesz, jestem z Didi. Z Didi? Tak. Wiedziałam, że skorzystasz z tego numeru telefonu. Mówiłam ci to. Didi stanęła obok mnie. Proszę, powiedz jej, szepnęła, żeby dała mi czas do września. Zapomnij o niej, powiedziała Lidia. Do diabła z nią. Przyjeżdżaj do mnie. Nie mogę rzucić wszystkiego tylko dlatego, że zadzwoniłaś. Poza tym daję Didi czas do września. Do września? Tak. Lidia krzyknęła. Krzyczała długo i głośno. Potem odłożyła słuchawkę. Po tym incydencie Didi trzymała mnie z dala od mojego mieszkania. Raz, kiedy byliśmy u mnie, przeglądając pocztę, zauważyłem, że słuchawka jest odłożona. — Nie rób tego nigdy więcej — ostrzegłem ją. Didi zabierała mnie na długie przejażdżki po wybrzeżu i na wycieczki w góry. Chodziliśmy na wyprzedaże, do kina, na koncerty rockowe, do kościołów, do przyjaciół. Na kolacje i obiady, na pokazy magii, na pikniki i do cyrku. Jej znajomi fotografowali nas razem. Czekałem z Didi na nabrzeżu. No, ależ miałem kaca. Didi przyniosła mi alkazelce ryśklankę wody, jednak wyleczyć mnie mogła tylko młoda dziewczyna siedząca naprzeciwko. Miała piękne ciało, długie, ładne nogi i była w mini spódniczce. Włożyła do niej pończochy, pas, a z podczerwonej spódniczki widać było różowe majtki. Miała nawet pantofle na wysokich obcasach. Gapisz się na nią, co? Spytała Didi. Nie mogę się powstrzymać. To dziwka. Jasne. Dziwka podniosła się i zagrała w bilard, kręcąc dubcią, żeby pomóc kulkom wpaść do otworów. Potem usiadła, pokazując jeszcze więcej niż dotąd. Podpłynął hydroplan, wysadził pasażerów, a później już czekaliśmy, żeby wsiąść do środka. Hydroplan rocznik 1936, pomalowany na czerwono. Miał dwa śmigła, jednego pilota i osiem czy dziesięć foteli dla pasażerów. Jeśli się nie pożygam w tym czymś, pomyślałem, odniosę zwycięstwo nad całym światem. Dziewczyna w mini nie wsiadła. Jak to się dzieje, że za każdym razem, kiedy widzisz taką ciszę jak ona, jesteś z inną. Wsiedliśmy i zapieliśmy pasy. O, wykrzyknęła Didi, jestem taka podekscytowana, idę usiąść koło pilota. W porządku. Wystartowaliśmy więc, a Didi zajęła miejsce obok pilota. Widziałem, jak buzia się jej nie zamyka. Naprawdę kocha życie, a przynajmniej sprawia takie wrażenie. Ostatnimi czasy nie znaczyło to dla mnie zbyt wiele. Mam na myśli jej entuzjastyczną reakcję na wszelkie przejawy życia. Niekiedy nawet nieco mnie irytowało, ale na ogół przyjmowałem to obojętnie. Nie mogę nawet powiedzieć, żeby mnie to nudziło. Dolecieliśmy na miejsce i wodolot szedł nisko wzdłuż nadbrzeżnych skał. Zetknięcie z powierzchnią morza było gwałtowne. Hydroplan podskakiwał i wzbijał w powietrze bryzgi wody. Przypominało to rejs ścigaczem. Potem dopłynęliśmy do nabrzeża. Didi wróciła do mnie i opowiedziała mi o rozmowie z pilotem. W podłodze hydroplanu był wycięty kawał poszycia. Zapytała pilota, czy ten gruchot jest bezpieczny? on na to, niech mnie diabli, jeśli to wiem! Didi zamówiła dla nas pokój w hotelu nad samym morzem, na najwyższym piętrze. Nie było lodówki, więc zdobyła plastikowy pojemnik wypełniony lodem, żebym mógł trzymać w nim piwo. W pokoju stał czarno-biały telewizor, była też łazienka. Klasa! Poszliśmy na spacer wzdłuż wybrzeża. Turyści należeli do dwóch kategorii: byli albo bardzo młodzi, albo bardzo starzy. Starzy snuli się parami w sandałach, ciemnych okularach, słomkowych kapeluszach, shortach i w dziankach w jaskrawych kolorach. Byli otyli i bladzi. Mieli błękitne żyły na łydkach, a ich twarze wydawały się spuchnięte i trupio blade w promieniach słońca. Wszystko mieli obwisłe. Fałdy skóry zwisały im z kości policzkowych i podbródków. Młodzi byli szczupli i sprawiali wrażenie jakby zrobione ich z gumy. Dziewczęta pozbawione były piersi, miały niewielkie dupcie, a chłopcy mieli sympatyczne, nijakie, szeroko uśmiechnięte buźki, rumienili się i śmiali donośnie. Wszyscy jednak wyglądali na zadowolonych i dzieciaki z ogólniaka, i starcy. Niewiele mieli do roboty, to też cieszyli się słońcem i sprawiali wrażenie szczęśliwych. Didi zajrzała do kilku sklepów. Była zachwycona kupując paciorki, popielniczki, plastikowe pieski, widokówki, naszyjniki i statuetki. Wszystko sprawiało jej ogromną frajdę. — Spójrz tylko! Rozmawiała z właścicielami sklepików. Jednej pani obiecała, że napisze do niej po powrocie na stały ląd. Miały wspólnego znajomego faceta grającego na perkusji w jakiejś grupie rockowej. Dili kupia klatkę z dwiema papuszkami i rozłączkami, i wróciliśmy do hotelu. Otworzyłem piwo i włączyłem telewizor. Wybór był dość ograniczony. Chodźmy jeszcze na spacer. Zaproponowała Didi. Na dworze jest tak ładnie. Chcę tu posiedzieć i trochę odpocząć. Nie będziesz miał nic przeciwko temu, że pójdę sama? Skądże? Pocałowała mnie i wyszła. Wyłączyłem telewizor i otworzyłem następne piwo. Na tej wyspie nie ma co robić. Pozostaje tylko się upić. Podszedłem do okna. Didi siedziała na plaży obok jakiegoś młodego człowieka, paplała wesoło, uśmiechała się i gestykulowała. On też się uśmiechał. Dobrze było nie być wplątanym w coś takiego. Byłem zadowolony, że nie jestem ani zakochany, ani pogodzony ze światem. Tak, lubię być w konflikcie z całym światem. Ludzie zakochani stają się często drażliwi, Wręcz niebezpieczni. Tracą poczucie dystansu i poczucie humoru. Robią się nerwowi. Przypominają ponurych psychopatów. A niekiedy nawet stają się mordercami. Didi nie było przez jakieś dwie, 3 godziny. Oglądałem trochę telewizji i na walizkowej maszynie napisałem kilka wierszy. Były to wiersze miłosne dla Lili. Schowałem je w walizce, wypiłem jeszcze trochę piwa, potem zapukała Didi. O, ależ świetnie się bawiłam. Najpierw poszłam na statek ze szklanym dnem. Widzieliśmy w morzu najróżniejsze ryby, dosłownie wszystko. Potem natrafiłam na inną łódkę, która zabiera ludzi na jachty, zakotwiczone dalej od brzegu. Ten młody człowiek pozwolił mi godzinami pływać z nim za dolara. Miał plecy spalone od słońca, więc natarłam mu je kremem. Strasznie się spiekł. Zabieraliśmy ludzi na ich jachty. Żałuj, że ich nie widziałeś. Przeważnie nieokrzesane staruchy w towarzystwie młodych dziewcząt. One miały na nogach botki i były pijane lub naćpane, znerwicowane, wrzaskliwe. Kilku starcom towarzyszyli młodzi chłopcy, ale większość miała młode dziewczyny. Czasami dwie lub trzy. Każdy jacht... Śmierdział prochami, wodą i rozpustą. To było cudowne. Brzmi to fascynująco. Chciałbym mieć twój dar wyszukiwania ciekawych ludzi. Możesz jutro wybrać się na taką przejażdżkę. Będziesz mógł pływać za dolara przez cały dzień. Nie skorzystam. Napisałeś coś dzisiaj? Trochę. Dobre? Tego nigdy się nie wie przed upływem osiemnastu dni. Didi podeszła do klatki i przyglądała się papuszkom. Przemawiała do nich. Dobra z niej dziewczyna. Lubię ją. Naprawdę troszczy się o mnie. Pragnie, żeby mi się powiodło. Żeby dobrze mi szło pisanie. Żebym dobrze się pieprzył i dobrze wyglądał. Czułem to. W to mi graj. Może pewnego dnia polecimy razem na Hawaje? Zaszedłem ją od tyłu i pocałowałem szyję tuż pod prawym uchem. O, Henk! powiedziała. Po tygodniu na Katalinie wróciliśmy do Los Angeles. Z pewnego dnia siedzieliśmy w moim mieszkaniu, co należało raczej do rzadkości. Był późny wieczór. Leżeliśmy nadzy na łóżku, kiedy w pokoju obok zabrzęczał telefon. Dzwoniła Lidia. Henk? Tak? Gdzie byłeś? Na Katalinie. Z nią? Tak. Posłuchaj, kiedy mi o niej powiedziałeś, padłam w szał. Miałam romans z homoseksualistą. To było straszne. Tęsknię za tobą, Lidia. Chcę wrócić do Los Angeles. Świetnie. Jeśli wrócę, zerwiesz z nią? To dobra dziewczyna. Ale jeśli wrócisz, Zerwę z nią. Wracam. Kocham cię, staruchu. Ja też cię kocham. Rozmawialiśmy jeszcze jakiś czas. Nie mam pojęcia, jak długo. Kiedy skończyliśmy, wróciłem do sypialni. Didi sprawiała wrażenie pogrążonej we śnie. Didi? Odezwałem się. Uniosłem jej rękę. Była bezwładna. Ciało miało jak z gumy. Przestań się wygłupiać. Didi, wiem, że nie śpisz. Nawet nie drgnęła. Rozejrzałem się wokół i spostrzegłem pustą fiolkę po tabletkach nasynnych. Przedtem była pełna. Sam próbowałem kiedyś tych pigułek. Wystarczyła jedna, żeby zasnąć, tyle, że bardziej przypominało to uderzenie obuchem w głowę i pogrzebanie żywcem. Wzięłaś te tabletki? Hmm, wszystko i jedno wracasz do niej. Nic mnie już nie obchodzi. Przyniosłem z kuchni garnek i postawiłem go na podłodze koło łóżka. Przesunąłem głowę Didi na skraj łóżka i wsunąłem jej palce do gardła, z wymiotowała. Uniosłem ją nieco i pozwoliłem chwilę odetchnąć, po czym powtórzyłem operację zrobiłem to jeszcze kilka razy didi wciąż wymiotowała raz kiedy uniosłem jej głowę wypadła jej proteza leżała na prześcieradle górna i dolna o moje zęby powiedziała właściwie usiłowała powiedzieć nie martw się o nie ponownie wsunąłem jej palce do gardła uniosłem ją lekko nie chcę żebyś widział moje zęby są fajne, Titi. Naprawdę są fajne. Ocknęła się na tyle, żeby włożyć z powrotem sztuczną szczękę. Zawieź mnie do domu. Chcę wrócić do domu. Zostanę z Tobą. Nie zostawię Cię dzisiaj samej. Ale w końcu mnie zostawisz. Prawda? Ubierzmy się. Valentino zatrzymałby obie, Lidię i Didi. Dlatego umarł tak młodo. Lidia wróciła i znalazła sobie ładne mieszkanie w dzielnicy Barbank. Sprawiała wrażenie, jakby bardziej jej na mnie zależało niż przed naszym rozstaniem. Mój mąż miał wielkiego kutasa i to był jego jedyny atut. Nie miał osobowości, nic, żadnej aury. Miał potężnego chuja i myślał, że to wystarczy. Jezu, straszny był z niego nudziarz. Gdybyś wiedział, jak czuję twoje wibracje. Hmm, to jakieś elektryczne sprzężenie, które nie ma końca. Leżeliśmy oboje na łóżku. A ja nawet nie wiedziałam, że ma dużego, bo to był pierwszy kutas, jakiego widziałam. przyglądałam się uważnie. Myślałam, że wszystkie są takie. Lidio, o co chodzi? Muszę ci coś powiedzieć. Co takiego? Muszę spotkać się z Didi. Spotkać się z Didi? Nie bądź śmieszna. Mam ważny powód. Mówiłeś, że to skończone. To prawda, ale nie mogę jej tak porzucić bez słowa wyjaśnienia. Ludzie są dla siebie zbyt bezwzględni. Nie chcę, żeby wróciła. Chcę tylko wytłumaczyć, co się stało, żeby łatwiej jej było to zrozumieć. Chcesz się z nią pieprzyć? Nie, nie chcę. Ledwo miałem na nią ochotę, kiedy byliśmy razem. Chcę się tylko wytłumaczyć. Nie podoba mi się to. Brzmi to jakoś podejrzanie. Pozwól mi. Chcę po prostu wszystko wyjaśnić. Niedługo wrócę. Dobrze. Ale niech to naprawdę nie trwa za długo. Siadłem do garbusa, wjechałem na Fountain Avenue, po kilku milach skręciłem na północ Bronson i znalazłem się w dzielnicy Wysokich Częszów. Zatrzymałem się przed domem Didi i wysiadłem. Wszedłem po stromych schodach i zadzwoniłem do drzwi. Otworzyła Bianka. Przypomniał mi się wieczór, kiedy otworzyła mi naga. Ja chwyciłem ją i zaczęliśmy się całować, a wtedy z góry zeszła Didi i pytałem, co się tu u diabła dzieje? Tym razem wyglądało to zupełnie inaczej. Bianka spytała, czego chcesz? Chcę się zobaczyć z Didi. Muszę z nią porozmawiać. Jest chora, bardzo chora. Nie sądzę, że powinieneś z nią rozmawiać po tym, jak ją potraktowałeś. Straszne z ciebie skurwysyn. syn. Chcę tylko przez chwilę z nią porozmawiać, wyjaśnić wszystko. W porządku. Jest w sypialni. Poszedłem korytarzem do jej sypialni. Didi leżała na łóżku w samych majteczkach. Jedną ręką zasłaniała oczy. Jej piersi wyglądały apetycznie. Obok łóżka stała butelka po whisky i miska. Miska śmierdziała żegowinami i alkoholem. Didi uniosła rękę. Co? Hank. Wróciłeś? Nie, poczekaj. Chcę tylko porozmawiać. O, hank. Straszliwie za tobą tęskniłam. Omal nie oszalałam. Ból był nieznośny. Chcę ci pomóc. Po to przyszedłem. Może jestem głupi, ale nie uznaję okrucieństwa. Nie masz pojęcia, jak się czułam. Mam. Sam to przechodziłem. Ech. Chcesz się napić? Wskazała palcem butelkę. Uniosłem pustą flaszkę i ze smutkiem odstawiłem na miejsce. Świat jest taki nieczuły, stwierdziłem. Gdyby tylko ludzie rozmawiali o swoich problemach, byłoby o wiele lepiej. Zostań ze mną, Henk. Nie wracaj do niej, proszę. Błagam. Już dostatecznie długo żyję na tym świecie, żeby wiedzieć, jak być odpowiednią parterką. Wiesz o tym. Będę dla ciebie dobra. Lidia niesamowicie mnie pociąga. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Flirtuje ze wszystkim. Jest impulsywna. Zostawi cię w końcu. Może na tym także polega jej atrakcyjność. Chcesz mieć dziwkę. Boisz się miłości. Pewnie masz rację. Pocałuj mnie tylko. Czy żądam zbyt wiele? Nie. Wyciągnąłem się obok niej. Objęliśmy się. Poczułem zapaszek wymiotów. Pocałowała mnie. Całowaliśmy się. A ona tuliła się do mnie. Najłagodniej. Jak potrafiłem, wysunąłem się z jej objęć. Hank, zostań ze mną, nie wracaj do niej. Spójrz, jakie mam ładne nogi. Uniosła jedną nogę i podsunęła mi. I mam też ładne łydki, popatrz. Pokazała mi swoje łydki. Siedziałem na brzegu łóżka. Nie mogę z tobą zostać, Didi. Uniosła się i zaczęła mnie okładać pięściami, by twarde jak kamienie. Siedziałem bez ruchu, a ona waliła, gdzie popadnie. Trafiła mnie w brew, w oko, w czoło i w policzki. Dostałem nawet gardło. A ty, skurwielu! — Nienawidzę cię, skurwysynu! synu. Chwyciłem ją za przeguby. Już to przediti wystarczy. Opadła na łóżko. Ja zaś wstałem i wyszedłem. Minąłem korytarz i zamknąłem za sobą drzwi. Kiedy wróciłem do domu, Lidia siedziała w fotelu. Twarz miała nachmurzoną. Długo cię nie było. Spójrz mi w oczy. Arżnąłeś ją, prawda? Nie. Cholernie długo cię nie było. A to co? Podrapała ci twarz! Powtarzam ci, nic nie było. Ściągnij koszulę, chcę obejrzeć twoje plecy. Kurwa, daj spokój, Lidio. Ściągaj koszulę i pod koszulek. Zdjąłem. Zaszła mnie od tyłu. Co to za zadrapanie? Jakie zadrapanie? Takie długie, pozostawione przez kobiecy paznokieć. Skoro tam jest, to ty je zrobiłaś. W porządku. Znam tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Jaki? Chodźmy do łóżka. Chętnie. Zdałem egzamin, ale potem pomyślałem. Jak facet może sprawdzić wierność kobiety? Wydaje się to niesprawiedliwe. Od jakiegoś czasu pisywała do mnie kobieta mieszkająca o milę od mojego domu. Podpisywała się Nicole. Twierdziła, że przeczytała kilka moich książek i bardzo jej się podobały. Odpisałem jej kiedyś, a ona zaprosiła mnie do siebie. Pewnego popołudnia, nie mówiąc nic, Lidii, wsiadłem do garbusa i pojechałem tam. Zajmowała mieszkanie nad pralnią chemiczną na Santa Monica boulevard. Chodziło się od ulicy i przez szybę widziałem schody do jej mieszkania. Zadzwoniłem do drzwi. Kto tam? zapytał kobiecy głos z małego blaszanego głośnika. Chinaski, odpowiedziałem. Zabrzęczał domofon i pchnąłem drzwi. Nicole stała u szczytu schodów, spoglądając na mnie. Miała szlachetną, w jakiś sposób tragiczną twarz, a na sobie długi zielony szlafrok z głębokim wycięciem z przodu. Wyglądało na to, że ma świetne ciało. Spoglądała na mnie wielkimi, ciemnobrązowymi oczami. Wokół nich miała pełno malutkich zmarszczek. Być może od zbyt częstego picia lub płaczu. — Jesteś sama? — spytałem. — Tak — uśmiechnęła się. — Chodź na górę. Poszedłem. Mieszkanie było duże. Dwie sypialnie, niewiele mebli. Zauważyłem małą półkę z książkami i stojak pełen płyt z muzyką klasyczną. Usiadłem na kanapie. Zajęła miejsce obok mnie. Właśnie skończyłem czytać Życie Picasso. Na stoliku leżało kilka numerów New Yorkera. Zrobić ci herbatę? Zapytała. Pójdę kupić coś mocniejszego. Nie musisz, mam coś. Co? Dobre czerwone wino. Chętnie bym się napił. Wstała i poszła do kuchni. Obserwowałem, jak się porusza. Zawsze lubiłem kobiety w długich sukniach. Poruszała się z gracją. Miała klasę. Wróciła z dwoma kieliszkami i butelką wina. Nalała. Poczęstowała mnie papierosami Benson and Hedges. Zapaliłem jednego. Czy tu jest New Yorkera? spytała. Zamieszczają niezłe opowiadania. Nie zgodziłbym się. A co w nich według ciebie jest nie tak? Są przeintelektualizowane. Mnie się podobają. Mniejsza z tym. Siedzieliśmy, popijając i badąc. Podoba ci się moje mieszkanie? Tak, ładne. Przypomina mi moje mieszkania w Europie. Lubię przestrzeń światło. W Europie? Tak, w Grecji, we Włoszech. Przede wszystkim w Grecji. Paryż? O tak, podobał mi się Paryż. Za to Londyn, ani trochę. Opowiedziała mi o sobie. Jej rodzina mieszkała w Nowym Jorku. Ojciec był komunistą. Matka szwaczką w jakiejś zapyziałej manufakturze. Pracowała na głównej maszynie, była numerem jeden najlepszą pracownicą. Była twarda i dała się lubić. Nicole wychowała się w Nowym Jorku. Nie miała formalnego wykształcenia, jakimś cudem poznała znanego lekarza, wyszła za niego, żyła z nim przez dziesięć lat, rozwiodła się. Dostawała teraz tylko czterysta dolarów alimentów miesięcznie i trudno było się z tego utrzymać. Nie stać jej było na to mieszkanie, ale zanadto je lubiła, by się wyprowadzić. Twoje utwory są takie surowe, powiedziała. Przypominają młot pneumatyczny, a przecież wiele w nich humoru i czułości. Masz rację, zgodziłem się. Odstawiłem kieliszek i spojrzałem na nią. Ująłem jej twarz w dłoni i przyciągnąłem do siebie, pocałowałem ją. Leciutko. Opowiadała dalej. Robiła to w sposób bardzo zajmujący. Postanowiłem wykorzystać kilka motywów w swoich opowiadaniach i wierszach. Zerkałem na jej piersi, kiedy się pochylała, żeby naleć wina. <laughs> to przypomina film, pomyślałem, jakiś pieprzony film. <laughs> Wydało mi się to zabawne. Czułem się, jakbym siedział przed kamerą. <laughs> Podobało mi się to. To lepsze od wyścigów konnych i meczów bokserskich. Niespiesznie popijaliśmy wino. Nicole otworzyła następną butelkę. Wciąż opowiadała. Miała talent narracyjny. W każdej jej opowieści tkwiła mądrość i trochę śmiechu. Nicole robiła na mnie większe wrażenie niż przypuszczała. Trochę mnie to martwiło. Wyszliśmy z kieliszkami na werandę i obserwowaliśmy popołudniowy ruch na ulicy. Mówiła teraz o Huxleyu i Lorensie we Włoszech. Niezłe numery. Powiedziałem jej, że Knut Hamsun był największym pisarzem na świecie. Spojrzała na mnie jakby zdziwiona, że o nim słyszałem, po czym przyznała mi rację. Pocałowaliśmy się. Czułem spaliny dolatujące z ulicy. Dotyk jej przytulonego ciała sprawiał mi przyjemność. Wiedziałem, że nie będę jej od razu posuwał. Ale wiedziałem również, że tu wrócę. Ona też to wiedziała. Siostra Lidii, Angela, przyjechała z Juta, żeby zobaczyć jej nowy dom. Lidia zapłaciła pierwszą ratę, a miesięczne spłaty były bardzo niskie. To był udany zakup. Właściciel był przeświadczony, że wkrótce umrze, to też sprzedał go niemal za bezcen. Na górze był pokój dziecinny, a wyjątkowo duże podwórko, porastały drzewa i kępy bambusów. Angela była najstarszą i najrozsądniejszą z czterech sióstr. Miała najbardziej realistyczne spojrzenie na życie i najlepsze ciało. Zajmowała się sprzedażą nieruchomości. Pojawił się problem, gdzie ją ulokować. Nie mieliśmy dla niej miejsca. Lidia zaproponowała mieszkanie Marwina. U Marwina? Zdziwiłem się. Tak, potwierdziła Lidia. W porządku. Jedźmy do niego. Wpakowaliśmy się wszyscy do pomarańczowego potwora Lidii. Tak nazywała swój samochód. Wyglądał jak czołg. Był bardzo stary i brzydki. Zrobiło się późno. Zadzwoniliśmy przedtem do Marwina, który powiedział, że przez cały wieczór będzie w domu. Pojechaliśmy na plażę, gdzie stał jego malutki domek. O, wykrzyknęła Angela Jaki piękny Do tego facet jest bogaty dodała Lidia. I pisze dobre wiersze uzupełniłem. Wysiedliśmy. Marwin czekał na nas, otoczony akwariami pełnymi morskich rybek i obrazami swego autorstwa. Malował całkiem dobrze. Jak na faceta pochodzącego z nadzianej rodziny, nieźle dawał sobie radę. Posiadł sztukę przetrwania. Dokonałem prezentacji, Angela rozejrzała się. Spore wrażenie zrobiły na niej obrazy. Marwina. Jakie piękne. Angela również malowała, ale prawdę mówiąc, tak sobie. Przyniosłem trochę piwa i w kieszeni marynarki schowałem butelkę whisky, z której pociągałem od czasu do czasu. Marvin przyniósł jeszcze trochę piwa i zaczął flirtować z Angelą. Był. Chyba napalony, ale Angela zbywała go żartami. Podobał się jej. Ale nie na tyle, żeby od razu chciała wylądować z nim w wyże. Popijaliśmy i rozmawialiśmy. Marwin miał bągosy, fortepian i trochę trawki. Jego dom był ładny i wygodny. W takim domu lepiej by mi się pisało, pomyślałem. Miałbym więcej szczęścia. Za okna dobiegał szum oceanu, i nie było sąsiadów, którzy narzekaliby na stukot maszyn do pisania. Pociągałem whisky. Posiedzieliśmy jeszcze dwie, trzy godziny i odjechaliśmy. Lidia skierowała się na autostradę. Lidio, powiedziałem. Pieprzyłaś się z Marwinem, prawda? E, o czym ty mówisz? A o tym, że kiedyś sama złożyłaś mu nocną wizytę. O, czy się nie chce o tym słyszeć? Cóż, kiedy to prawda, pieprzyłaś się z nim. Posłuchaj, nie będę tego dłużej znosić. Przestań. Pieprzyła się z nim. Angela wyglądała na przestraszoną. Lidia zjechała na pobocze, zatrzymała wóz i pchnięciem otworzyła drzwi z mojej strony. Wyciadaj! Rzasnęła. Wysiadłem. Samochód odjechał. Ruszyłem poboczem przed siebie. Wyciągnąłem piersiówkę i pociągnąłem łyk. Maszerowałem przez jakieś... Pięć minut, kiedy podjechał do mnie pomarańczowy potwór. Lidii otworzyła drzwi. Wsiadaj! Wsiadłem. Tylko nie mów ani słowa. Pieprzyłaś się z nim, jestem pewien. O Chryste! Zjechała ponownie na pobocze i pchnęła drzwi z mojej strony. Wysiadaj. Wysiadłem. Szedłem przez jakiś czas, aż dotarłem do zjazdu z autostrady prowadzącego na jakąś wyludnioną ulicę. Było bardzo ciemno. Zajrzałem w okna kilku domów. Najwidoczniej znalazłem się w dzielnicy czarnych. Dostrzegłem jakieś światło na skrzyżowaniu przede mną. Stał tam kiosk z hot dogami. Podszedłem. Za ladą stał czarnoskóry facet. W pobliżu nie było żywej duszy. Zamówiłem kawę. Przeklęty baby! Powiedziałem do niego, są całkiem niepoczytelne. Moja dziewczyna wysadziła mnie na autostradzie. Napijesz się? Jasne. Pociągnął zdrowo i oddał mi flaszkę. Masz telefon? spytałem. Zapłacę. Czy to miejscowa rozmowa? Tak. Nie musisz płacić. Wyjął aparat telefoniczny z pod i pod mi. Pociągnąłem z butelki, podałem, bo znów golnął sobie ostro. Zadzwoniłem do firmy Yellow Cup i podałem im adres. Mój nowy kumpel miał miłą, inteligentną twarz. Dobroć można niekiedy znaleźć w środku piekła. Czekając na taksówkę, zawijaliśmy czas, podając sobie z rąk do rąk butelkę. Kiedy nadjechała taksówka, usiadłem z tyłu i podałem kierowcy adres Nikol. Potem urwał mi się film. Pewnie wypiłem więcej whisky niż sądziłem. Nie pamiętam, jak dotarłem do Nicole. Rano obudziłem się w nieznanym mi łóżku, odwrócony do kogoś plecami. Spojrzałem na przeciwległą ścianę, na której wisiała ozdobna litera N. Musiała oznaczać Nicole. Zebrało mi się na wymioty. Poszedłem do Łazienki. Skorzystałem ze szczoteczki do zębów Nikol, zakrztusiłem się. Umyłem twarz, uczesałem się, wysrałem, umyłem ręce i wypiłem dużo wody prosto z kranu, po czym wróciłem do łóżka. Nikol wstała. Zrobiła sobie poranną toaletę i przyszła do mnie. Zwróciła ku mnie twarz. Zaczęliśmy się całować i pieścić. Jestem właściwie niewinny, Lidio, pomyślałem na swój sposób. Pozostaje ci wierny. Żadnego seksu oralnego. Mój żołądek był zbyt poruszony. Wsunąłem się na byłą żonę sławnego lekarza. Na tę kształconą podróżniczkę. Na półce miała książki sióstr Bronte. Oboje lubiliśmy też Carson McCullers. Serce to samotny myśliwy. Pchnąłem ją dość bezceremonialnie trzy lub cztery razy jęknęła. Teraz mam okazję poznać z bliska pisarza. Wprawdzie niezbyt znanego pisarza, ale przecież udaje mi się opłacać komorne, co mnie samego zadziwia. Pewnego dnia trafi na karty jednej z moich książek. Pierdoliłem ostro tę dziwkę zbzikowaną na punkcie kultury. Czułem, że zbliża się orgazm. Wsnąłem język w jej usta, pocałowałem ją i doszedłem. Sturlałem się z niej, czując się trochę głupio. Tuliłem ją przez chwilę, a potem ona poszła do łazienki. Może lepiej pieprzyłaby się w Grecji. A, jeśli idzie o erotyczne igraszki, Ameryka jest po prostu do dupy. Odwiedzałem Nicole dwa, trzy razy w tygodniu, zwykle wczesnym popołudniem. Piliśmy wino, rozmawialiśmy, a później szliśmy do łóżka. Nawet nie tak bardzo mnie rajcowała, ale przynajmniej miałem coś do roboty. Następnego dnia pogodziłem się z Lidią. Wypytywała mnie, co robiłem po południami. — Chodziłem do supermarketu — odpowiadałem. Była to najświętsza prawda. Zawsze najpierw szedłem do supermarketu. — Nie pamiętam, żebyś tak długo przysiadywał w supermarkecie. Pewnego wieczoru zalałem się w dym i wspomniałem Lidii o tym, że znam Nikol. Wyznałem jej, gdzie mieszka, dodając na wszelki wypadek, że niewiele między nami zaszło. Sam nie wiem, dlaczego to zrobiłem, ale kiedy człowiek pije, rzadko zachowuje zdolność logicznego myślenia. Pewnego popołudnia, prosto ze sklepu monopolowego, skierowałem się do Nikol. Niosłem ze sobą karton z sześcioma butelkami piwa i flaszkę whisky. Znów pokłóciliśmy się z Lidią i postanowiłem spędzić noc z Nikol. Szedłem sobie spokojnie. Odrobinę już wstawione, kiedy usłyszałem, jak ktoś podbiega do mnie z tyłu. Odwróciłem się. To była oczywiście Lidia. Ha! wykrzyknęła ha! Wyrwała mi z ręki torbę z alkoholem i zaczęła wyciągać butelki piwa. Roztrzaskiwała jedną po drugiej na chodniku. Eksplodowały z hukiem. Santa Monica Boulevard jest bardzo ruchliwym miejscem. Właśnie zaczynał się popołudniowy szczyt. Wszystko to działo się tuż przed drzwiami Nicole. W końcu Lidia doszła do butelki whisky, uniosła ją do góry i wykrzyknęła triumfalnie. Ha! Miałeś zamiar to wychlać, a potem ją pieprzyć. Roztrzaskała whisky na chodniku. Drzwi do Nicole były otwarte i Lidia wbiegła po schodach. Nikol stała u szczytu schodów. Lidia zaczęła okładać Nikol swoją wielką torbą na długim pasku. Wywijała z nią z całych sił. To mój facet! Mój! – Trzymaj się od niego z daleka! – po chwili przebiegła obok mnie i wypadła na ulicę. – Dobry Boże! – wykrzyknęła Nicole. – Kto to był? – Lidia, daj mi miotłę i dużą papierową torbę. Wróciłem na ulicę i zacząłem zmiatać odłamki szkła, wrzucając je do torby. Tym razem ta dziwka posunęła się za daleko pomyślałem pójdę kupić kilka flaszek, zostanę na nocy z Nikol może nawet na kilka nocy. Stałem pochylony, zbierając okruchy szkła, kiedy usłyszałem za sobą dziwny dźwięk. Obejrzałem się. Za kierownicą potwora siedziała lidia. Jechała chodnikiem prosto na mnie z prędkością jakichś trzydziestu mil na godzinę. Odskoczyłem na bok i wóz przemknął może o cal ode mnie. Dojechała chodnikiem do pierwszej przecznicy, sturlała się z krawężnika, pomknęła dalej ulicą, na najbliższym skrzyżowaniu skręciła w prawo i już jej nie było. Wróciłem do zamiatania szkła. Kiedy wszystko już uprzątnąłem, sięgnąłem do swojej papierowej torby i znalazłem jedną nieuszkodzoną butelkę piwa. Wyglądała bardzo dobrze. To piwo było mi naprawdę potrzebne. Miałem już zdjąć kapsel, kiedy ktoś wyrwał mi butelkę z ręki. To znów Lidia! Podbiegła do drzwi mieszkania Nikol i rzuciła butelką w ich oszkloną część. Cisnęła ją z taką siłą, że butelka przeszła przez szybę jak pocisk, nie roztrzaskując szkła, tylko zostawiając niewielki, okrągły otwór. Lidia oddaliła się biegiem, a ja wszedłem po schodach. Nikol nadal tam stała. Na Boga, trzy Idź sobie, zanim ona wszystkich pozabija. Odwróciłem się na pięcie i zszedłem po schodach. Lidia siedziała w swoim aucie z włączonym silnikiem. Otworzyłem drzwi i wsiadłem. Odjechała, żadne z nas nie powiedziało ani słowa. Zacząłem dostawać listy od pewnej dziewczyny z Nowego Jorku. Miała na imię Mindy. Wpadło jej w ręce kilka moich książek, ale najbardziej podobało mi się w jej listach to, że rzadko wspominała o literaturze, co najwyżej po to, by podkreślić, że sama nie jest pisarką. Pisała dość ogólnikowo, głównie o mężczyznach i o seksie. Miała 25 lat, nie używała maszyny do pisania, a charakter jej pisma świadczył o osobowości silnej, niepozbawionej rozsądku i poczucia humoru. Chętnie jej odpisywałem i zawsze mnie cieszyło, gdy znalazłem w skrzynce list od niej. Większość ludzi lepiej potrafi wypowiedzieć się w listach niż podczas rozmowy. A niektórzy. Potrafią pisać wręcz literackie, skrzące się pomysłami listy, ale gdy spróbują napisać wiersz, opowiadanie lub powieść, stają się pretensjonalni. Mindy przysłała mi później kilka swoich zdjęć. Jeśli wiernie przedstawiały jej liczko, była całkiem, całkiem. Pisywaliśmy do siebie jeszcze przez kilka tygodni, a potem wspomniała, że wkrótce weźmie dwa tygodnie urlopu. Może przylecić tutaj, zaproponowałem. Skoda. Zaczęliśmy do siebie telefonować. W końcu podała mi datę i godzinę swego przylotu do Los Angeles. Wyjadę po ciebie na lotnisko, obiecałem. Nic mnie nie powstrzyma. Pamiętałem o tym spotkaniu. Nigdy nie miałem problemów z doprowadzeniem do rozstania z Lidią. Byłem z natury samotnikiem, zadowolonym z tego, że żyję z kobietą, jadam z nią, sypiam, spaceruję ulicami. Nie pragnąłem rozmów ani wypraw dokądkolwiek, chyba że chodziło o wyścigi konne lub mecze bokserskie. Nie rozumiałem telewizji. Wydawało mi się głupie, żeby płacić za pójście do kina, siedzieć tam pośród obcych i wspólnie coś z nimi przeżywać. Przyjęcia? Przyprawiałem mdłości. Nienawidziłem tych gierek, intryk, flirtów, pijaków, nieudaczników i hord zwykłych nudziarzy. Tymczasem przyjęcia, tańce i banalne pogaduszki wprost elektryzowały Lidię. Uważała się za dziewczynę niezwykle atrakcyjną. Tyle, że zbytnio się z tym obnosiła. Tak więc nasze kłótnie. Często brały się stąd, że moje pragnienie żadnych ludzi kolidowało z jej pragnieniem jak najwięcej ludzi i to jak najczęściej. Na kilka dni przed przyjazdem Mindii zabrałem się do wywołania sprzeczki. Leżeliśmy w łóżku. Lidio, Jezus, Maria. Dlaczego jesteś taka tempa? Czy nie rozumiesz, że jestem odludkiem? Muszę taki być, żeby pisać. Jak możesz dowiedzieć się czegoś o ludziach, skoro się z nimi nie spotykasz? Wszystko już o nich wiem. Nawet kiedy idziemy do restauracji, masz spuszczoną głowę, nie patrzysz na nikogo. Po co mam się wkurzać? Ja obserwuję ludzi. Pilnie im się przypatruję. Kurwa, daj spokój. Boisz się ludzi? Nienawidzę ich. Jak możesz być pisarzem? Za grosz nie masz daru obserwacji. No dobra. Nie zwracam uwagi na ludzi, ale jestem w stanie utrzymać się z pisania to lepsze od wypasania owiec. Nie przetrwasz w tym fachu. Nigdy nie odniesiesz sukcesu. Źle się do tego zabierasz, właśnie dlatego jakoś mi się udaje. Udaje ci się? A któż do diabła słyszał o tobie? Czy jesteś sławny jak Mailer? Jak kapoty? Oni nie potrafią pisać, ale ty potrafisz. Tylko ty, Cinaski, umiesz pisać. Tak, właśnie tak to widzę. Zdobyłeś sławę? Gdybyś pojechał do Nowego Jorku, czy ktoś by cię poznał na ulicy? Posłuchaj. Nie dbam o to, chcę tylko dalej pisać. Niepotrzebne mi fanfary. Oh, nie udawaj. Chętnie byś ich posłuchał. Może. Lubisz udawać, że już jesteś sławny. Zawsze tak się zachowywałem, zanim jeszcze zacząłem pisać. Jesteś najmniej znanym sławnym facetem, jakiego znam. Po prostu brak mi ambicji. Wcale nie, jesteś tylko leniwy. Chcesz zdobyć wszystko bez wysiłku. A tak w ogóle, to kiedy ty piszesz? Hm? Kiedy? Co? Wiecznie tylko wylegujesz się w wyrze, chlejesz bez opamiętania albo grasz na wyścigach. Nie wiem, co nie ważne. Co w takim razie jest ważne? Hm? Ty mi powiedz. Dobrze, powiem ci, co jest ważne. Od dawna nie urządziliśmy żadnego przyjęcia. Od dawna nie widziałam żadnych ludzi. Ja lubię ludzi. Moje siostry uwielbiają przyjęcia. Przejechałyby tysiąc mil, żeby trafić na przyjęcie. Tak nas wychowano w juta. Przyjęcia to nic złego. Ludzie po prostu rozluźniają się i dobrze się bawią. A ty wbiłeś sobie do łba jakieś bzdury i uważasz, że dobra zabawa musi kończyć się dymaniem. Jezu, inni ludzie zachowują się przyzwoicie. Po prostu nie umiesz się bawić. Nie lubię ludzi. Lidia wyskoczyła z łóżka. Jezu, żygać mi się chce, gdy cię słucham. W porządku. Dam ci trochę luzu. puściłem nogi na podłogę i zacząłem wkładać buty trochę luzu? Co przez to rozumiesz? Chcę powiedzieć, że się wynoszę. Dobrze, ale posłuchaj. Jeśli teraz wyjdziesz, nigdy mnie już nie zobaczysz. Skoda. Uciąłem dyskusję. Wstałem, podszedłem do drzwi, otworzyłem je, zamknąłem za sobą i skierowałem się do swego Volkswagena garbusa. Włączyłem silnik i odjechałem. Cóż zrobiłem trochę miejsca dla mindy Siedziałem na lotnisku, czekając na jej samolot. Byłem zdenerwowany, jak diabli nie można polegać na zdjęciach, nigdy nie można mieć pewności. Chciało mi się żygać. Zapaliłem papierosa i zakrztusiłem się. Po co robię takie rzeczy? Wcale jej teraz nie chcę. A ona przelatuje aż z Nowego Jorku. Przecież znam wiele kobiet. Po co mi ciągle nowe? Co? Usiłuję osiągnąć. Nowe przygody są ekscytujące, ale oznaczają też ciężką harówę. W pierwszym pocałunku i w pierwszym stosunku tkwi pewna doza dramatyzmu. Ludzie z początku wydają się interesujący, ale potem, stopniowo, lecz nieodwracalnie, wychodzą na jaw wszystkie ich wady i odchylenia od normy kobiety. Zawsze w końcu przestaję je obchodzić, a i one tracą dla mnie znaczenie. Jestem stary i brzydki. Może właśnie dlatego tak lubię wsadzać młodym dziewczętom. Jestem king kongiem, a one kruchymi, delikatnymi istotami. Czy w ten sposób próbuję się wymknąć i wyruchać o śmierć? Czy, szukając towarzystwa młodych dziewcząt, próbuję zachować poczucie, że stawiam opór upływowi czasu? Że nie jestem jeszcze taki stary? Po prostu nie chcę brzydko stetryczeć, poddać się! Stać się martwy jeszcze przed nadejściem śmierci? Samolot Mindy wylądował i podkołował do budynku terminalu. Czułem, że jestem w niebezpieczeństwie. Kobiety zdążyły już mnie poznać, czytały przecież moje książki. Odkrywałem się tymczasem ja. Nic o nich nie wiedziałem. Byłem prawdziwym hazardzistą. Mogłem zostać zgładzony albo stracić jaja. Chinaski bez jaj. Liryki miłosne eunucha. Stałem czekając na Mindy. Pasażerowie zaczęli wychodzić przez bramkę. Mam nadzieję, że to nie ta. Ani ta. O, a tym bardziej ta. Nie. Ta byłaby w porządku. Spójrz tylko na te nogi, te dupcie, te oczy. Nie? Jedna z nich szła w moją stronę. Miałem nadzieję, że to ona. Była najlepsza z całego statka. Niemożliwe, żeby miała aż takie szczęście. Podeszła do mnie z uśmiechem na ustach. Jestem Mindy. Cieszę się że to ty jesteś, Mindy. Ja się cieszę, że to ty jesteś cienaski. Musimy zaczekać na twój bagaż? Tak, przywiozłam mnóstwo ciuchów. Poczekajmy więc w barze. Znaleźliśmy wolny stolik. Mindy zamówiła wódkę z tonikiem, a ja wódkę z seven-up. Działamy prawie na tej samej fali. Podałem mi ogień wyglądała wspaniale. Niemal dziewiczo. Nie wierzyłem własnym oczom. Była niską, doskonale zbudowaną blondynką. Miała w sobie więcej naturalności niż wyrachowania. Odkryłem, że łatwo mi przychodzi patrzeć w jej błękitno-zielone oczy. W jej uszach połyskiwały dwa malutkie kolczyki. I była na wysokich obcasach. Powiedziałem mi kiedyś, że podniecają mnie wysokie obcasy. — I co? — Boisz się? — zapytała. — Już nie tak bardzo. Podobaż mi się. Wyglądasz o wiele lepiej niż na zdjęciach. Wcale nie jesteś brzydki. Dzięki! Och, nie twierdzę, że jesteś przystojny, przynajmniej nie w potocznym wyobrażeniu, ale masz taką ujmującą twarz. A twoje oczy są po prostu piękne. Dzikie, szalone, jakby należały do jakiegoś zwierzęcia osaczonego przez pożar lasu, boże coś w tym rodzaju. Nie umiem ładnie mówić. Uważam, że jesteś śliczna i bardzo miła. Czuję się świetnie w twoim towarzystwie. Chyba dobrze się stało, że jesteśmy razem. Wypij. Przyda nam się jeszcze jedna kolejka. Jesteś taka, jak twoje listy. Wypiliśmy następnego drinka i poszliśmy odebrać bagaż. Dumny byłem, że mam obok siebie Mindy. Stąpała z gracją. Miała klasę. Tyle kobiet o niezłych ciałach po prostu człapie, garbiąc się jak obiucza na wielbłądy. Mindy płynęła. To zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Powtarzałem sobie bezgłośnie. To niemożliwe. Nie, 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 nieprawdopodobne. Gdy znaleźliśmy się u mnie, Mindy wykąpała się i przebrała. Wyszła z łazienki w jasno-niebieskiej sukience. Zmieniła odrobinę uczesanie. Usiedliśmy na kanapie z wódką i koktajlami. Cóż... Nadal się boję, powiedziałem. Chyba muszę się trochę upić. Twoje mieszkanie wygląda tak, jakie sobie wyobrażałam. Patrzyła na mnie z uśmiechem. Wyciągnąłem rękę i dotknąłem jej karku. Przygarnąłem ją do siebie i leciutko pocałowałem. Zadzwonił telefon, Lidia. Co porabiasz? Mam gościa. To kobieta, prawda? Lidio, nasz związek to przeszłość. Dobrze o tym wiesz. To kobieta, prawda? Tak. No cóż nie ma sprawy. Nie ma sprawy do widzenia, do widzenia. Jej ton nagle złagodniał, poczułem się lepiej. Jej gwałtowność mnie przerażała. Zawsze twierdziła, że to ja jestem zazdrosny i rzeczywiście często bywałem, ale kiedy widziałem, że okoliczności sprzysięgły się przeciwko mnie, zniechęcałem się i dawałem za wygraną. Lidia była inna. Zawsze reagowała ostro. Grała pierwsze skrzypce w orkiestrze wielkiej przemocy. Tym razem jednak w jej głosie pobrzmiewała tylko rezygnacja. Ani ślad rozwścieczenia. Znałem ten głos. Moja eks wyjaśniłem MM Emindy. To już skończone? Tak. Czy ona wciąż cię kocha? Tak sądzę. To znaczy, że nic nie jest skończone. Jest. Mam zostać? Oczywiście, proszę, czy ty nie chcesz mnie wykorzystać? Czytałam te wszystkie twoje wiersze miłosne dla Lidi. Byłem zakochany i naprawdę nie chcę Cię wykorzystać. Mindy przytuliła się i pocałowała mnie. Był to długi pocałunek. Mój kutas podniósł się ochoczo. Ostatnio zażywałem dużo witaminy E. Miałem własne przemyślenia na temat seksu. Bez przerwy byłem napalony i ciągle się masturbowałem. Po nocach kochałem się z Lidią, a rano wracałem do domu i zaczynałem się zawzięcie branzlować. Myśl o seksie jako o czymś zakazanym niesłychanie mnie podniecała. Zupełnie jakby jedno zwierzę zmuszało drugie do podporządkowania się jego woli. Kiedy się spuszczałem, miałem wrażenie, że tryskam spermą na wszystko co przyzwoite, że ścieka ona nawet na głowy i dusze moich nieżyjących rodziców. Gdybym urodził się kobietą, z pewnością zostałbym prostytutką, ponieważ jestem mężczyzną. Nieustannie pożądam kobiety. Im dłużej tkwiła w rynsztoku, tym lepiej. A przecież kobiety uczciwe kobiety, Przerażają mnie, ponieważ w ostatecznym rozrachunku pragną mojej duszy. A ja chcę zachować dla siebie to, co z nich zostało. W gruncie rzeczy tręsknie za prymitywnymi dziwkami odpornymi i nieokrzesanymi. Właśnie dlatego, że niczego dobrego nie można się po nich spodziewać, a i one niczego nie oczekują. Kiedy odchodzą, człowiek nie odczuwa straty. A przecież jednocześnie pragnę kobiety łagodnej i wrażliwej. Pomimo niesłychanej ceny, jaką przychodzi nieraz za to płacić. Tak czy inaczej, znajduję się na straconej pozycji. Silny facet zrezygnowałby z obu tych możliwości. Nie byłem jednak dostatecznie silny, to też wciąż zmagałem się z kobietami, z samą istotą kobiecości. Wysączyliśmy flaszkę i poszliśmy do łóżka. Całowałem Mindy przez chwilę, potem przeprosiłem ją i odsunąłem się. Byłem zbyt napruty, żeby coś z tego wyszło. Też mi kochanek. Obiecałem jej wiele niezapomnianych doznań w najbliższej przyszłości i zasnąłem, obejmując ją, przytuloną do mego boku. Po poranku czułem się dosyć paskudnie. Spojrzałem na Mindy leżącą nago obok mnie. Nawet teraz, po ostrej popijawie, wyglądała urzekająco. Nigdy nie znałem młodej dziewczyny, która byłaby tak piękna, a zarazem tak łagodna i inteligentna. Co się stało z jej mężczyznami? W czym ją zawiedli? Poszedłem do łazienki, chcąc doprowadzić się do ładu. Ogoliłem się i natarłem kremem po goleniu. Zmoczyłem włosy i uczesałem się. Otworzyłem lodówkę, wyjąłem seven i wypiłem całą puszkę. Wróciłem do łóżka. Mindy była gorąca. Ciało miała rozpalone. Wyglądała na pogrążoną śnie. Spodobało mi się to. Delikatnie muskałem ją wargami. Mój korzeń zaczął się prężyć i rozrastać. Czułem jej piersi na swoim ciele. Zacząłem ssać jedną sutkę. Czułem, jak twardnieje. Mindy poruszyła się. Sięgnąłem ręką w dół. Powoli przesuwałem dłonią po jej gładkim brzuchu. Wzmierzając w kierunku szparki, zacząłem delikatnie pocierać jej cipkę. Zupełnie jakby otwierać pączek róży, pomyślałem. Tak, to ma sens. Jest dobre. Jak dwa owady w ogrodzie zbliżające się powoli do siebie, samiec roztacza swoją magię. Samiczka powoli się otwiera. Lubię to. Dwa owady. Mindi się otwiera. Robi się wilgotna. Jest piękna. Kładę się na niej. Wsuwam go z ustami na jej ustach. Piliśmy przez cały dzień i wieczorem znów spróbowałem kochać się z Mindy. Z konsternacją odkryłem, że ma dużą cipę największy rozmiar nie zauważyłem tego poprzedniego wieczoru tragedia kobieta nie może mieć większej wady zasuwałem, jak głupi. Mindy leżała pode mną i wyglądała na to, że jest jej przyjemnie. Na Boga miałem nadzieję, że tak jest naprawdę. Zacząłem się pocić. Rozbolały mnie plecy. Byłem rozgorączkowany, półprzytomny, niemal chory. I cipa robiła się coraz większa. Nic nie czułem. Tak jakbym próbował rznąć wielką papierową torbę. Ledwie dotykałem ścianek pochwy, koszmar. Ciężka charuwa bez żadnej nagrody. Czułem się jak potępieniec. Nie chciałem zranić jej uczuć. Rozpaczliwie pragnąłem osiągnąć orgazm. Wiedziałem, że to nie z powodu picia. Spisywałem się lepiej niż większość facetów zaglądających do kieliszka. Słyszałem, jak wali mi serce. Czułem jak łomoczy. czułem je w piersi, czułem je w gardle, czułem je w głowie. Nie mogłem już dłużej. Sturlałem się z jękiem. Przepraszam. Jezu! Przykro mi, nic nie szkodzi, Hank. Przewróciłem się na brzuch. Odur własnego potu. Wstałem i nalałem dwa drinki. Usiedliśmy obok siebie w łóżku i popijaliśmy. Nie byłem w stanie pojąć, jak udało mi się dojść za pierwszym razem. Mieliśmy problem. Całe to piękno, ta łagodność i dobroć, a mimo to mieliśmy problem. Nie byłem w stanie jej wyjaśnić w czym rzecz. Nie wiedziałem, jak jej powiedzieć, że ma za dużą Cipe. Może nikt nigdy nie zwrócił ich na to uwagi. Pójdzie mi lepiej, jeśli nie będę tyle pił. Powiedziałem. Nie martw się, Hank. W porządku. Zaczęliśmy zapadać w drzemkę lub udawaliśmy, że śpimy. W końcu naprawdę zasnąłem. Mindy spędziła u mnie tydzień. Przedstawiłem ją swoim znajomym, ale problem pozostał nierozwiązany. Nie mogłem mieć orgazmu. Jej to chyba nie przeszkadzało. Dziwna sprawa. Pewnego dnia około 11 wieczorem Mindy popiała we frontowym pokoju i wertowała jakieś pismo. Leżałem na łóżku w samych gadkach, trochę już wstawiony, paliłem papierosa za papierosem, a na krześle obok, stała pełna szklanka powpatrywałem wpatrywałem się w niebieski sufit, nie czując nic i nie myśląc o niczym. Rozległo się pukanie do drzwi. "Mam otworzyć?" zapytałem Indy. "Jasne." Słyszałem, jak otwiera drzwi, a za chwilę dobiegł mnie głos Lidi. "Padłam obejrzeć sobie moją rywalkę." "O, jakie to sympatyczne," pomyślałem. Wstanę i naleję mi obu drinki. Zaczniemy je sączyć i rozmawiać. Lubię, kiedy moje kobiety rozumieją się nawzajem. Usłyszałem głos Lidii. — Oho! Jakie słodkie maleństwo! Po chwili Mindy wrzasnęła. Potem Lidia. Słyszałem szamotaninę, jęki, odgłosy walki, łomot przewracanych mebli. Mindy wydała z siebie jakiś... Przeraźliwy skowyt, konwulsyjny jęk ofiary. Lidia ryknęła jak tygrysica, rozszarpująca zdobycz. Wyskoczyłem z łóżka. Chciałem je rozdzielić. Pobiegłem w gadkach do frontowego pokoju. Istne szaleństwo. Dwie furie ciągnęły się za włosy, wjeżdżały, wbijały w siebie szpony i opluwały się zapamiętale. Podbiegłem, żeby je spacyfikować. Potknąłem się jednak o swój but i runąłem na podłogę. Mindy wybiegła z mieszkania. Lidia ruszyła za nią. Pomknęły w stronę ulicy. Usłyszałem jeszcze jeden dziki ryk. Minęło kilka minut. Wstałem i zamknąłem drzwi. Najwyraźniej Mindy zdołała uciec, bo nagle wtoczyła się Lidia. Padła na krzesło stojące tuż przy drzwiach. Spojrzała na mnie. Przepraszam, posikałam się. Rzeczywiście, miała ciemną plamę w kroczu i zmoczoną jedną nogawkę spodni. <grym> Nic nie szkodzi. Nalałem jej drinka siedziała trzymając go w ręku. Ja nie mogłem utrzymać swojego w dłoni. Żadne z nas się nie odzywało. Po jakimś czasie rozległo się pukanie. Wstałem i otworzyłem drzwi. Mój wilki, biały, sflaczały brzuch wylewał się z nadgumki od gatek. W drzwiach stało dwóch policjantów. Witam, powiedziałem. Otrzymaliśmy telefon w sprawie zakłócania porządku. To tylko drobna sprzeczka rodzinna, wyjaśniłem. Znamy kilka szczegółów, powiedział gliniarz stojący bliżej mnie. Zdaje się, że chodzi o dwie kobiety. <grystanie> tak to zwykle bywa. W porządku, rzucił gliniarz. Chcę tylko zadać panu jedno pytanie. Proszę bardzo. Którą z tych kobiet życzy pan sobie zatrzymać? Wezmę tę, wskazałem siedzącą na krześle zasikaną Lidię. Jest pan pewien? Tak, gliniarze poszli sobie, a ja znowu byłem z Lidią. Następnego ranka zadzwonił telefon. Lidia, wróciłaś do siebie. Dzwonił Bobby, ten chłopak, który mieszkał o przecznicę dalej i pracował w księgarni porno. Jest u mnie Mindy. Chcę, żebyś przyszedł z nią porozmawiać. W porządku. Poszedłem tam z trzema flaszkami piwa. Mindy miała na nogach pantofle na wysokich obcasach i ubrana była w przejrzystą czarną sukienkę od Frederika, która wyglądała jak strój lelki. Widać było jej czarne majtki. Nie miała na sobie stanika. Walerii nie było. Usiadłem, odkręciłem kapsle na butelkach i podałem im po jednej. Wracasz do Lidi, Hank? Spytała Mindy. Przepraszam, ale tak. Właściwie już wróciłem. To było paskudne. Myślałem, że twój związek z Lidią to już przeszłość. Ja też tak myślałem. Ale te sprawy bywają skomplikowane. Wszystkie ubrania mam u ciebie. Będę musiała po nie przyjść. Jasne. Jesteś pewien, że jej tam nie ma? Tak. Ta kobieta zachowuje się jak krewki facet. Nie wydaje mi się, żeby taka była. Mindy wstała, by pójść do łazienki i Bobi spojrzał na mnie. Zarznałem ją. Nie miej jej tego za złe. Nie miała dokąd iść. Nie mam jej tego za złe. Walerii zabrała ją do Frederika, żeby poprawić jej nastrój. Kupiła jej nowe ciuchy. Mindy wróciła z łazienki, widać Boże, płakała. Mindy muszę już iść. Przyjdę później po ubrania. Wstałem i wyszedłem. Mindy wyszła za mną. Obejmij mnie, poprosiła. Objąłem ją. Płakała. Powiedz, że nigdy mnie nie zapomnisz. Przenigdy. Wróciłem do siebie, zastanawiając się, czy Bobby naprawdę zernął Mindy. Bobby i Valerie często próbowali urozmaicać sobie życie. Nie obchodzi mnie ich brak wzajemnego uczucia. Irytował natomiast sposób, w jaki traktują seks. Bez śladu jakichkolwiek emocji. Była to dla nich równie zdawkowa czynność, jak dla kogoś innego ziewnięcie lub ugotowanie ziemniaków. Chcąc udobruchać Lidię, zgodziłem się pojechać z nią do jej rodzinnej miejscowości Muleshead w Utah. Jej siostra rozbiła namiot gdzieś w górach. Siostrzyczki były właścicielkami naprawdę sporego kawałka ziemi. Odziedziczyły ją po ojcu. Blendoline zamieszkała w lesie w namiocie. Pracowała nad powieścią Dzikuska z gór. Pozostałe siostry miały zjawić się lada dzień. Przyjechaliśmy z Lidią jako pierwsi. Mieliśmy mały namiocik. Jakoś wcisnęliśmy się do niego pierwszego wieczoru, a komary wcisnęły się wraz z nami. Koszmarna noc. Następnego ranka siedzieliśmy wokół ogniska, Glendoline gotowała z Lilią śniadanie. Przed wyjazdem kupiłem prowiantu za 40 dolarów, tym kilka kartonów piwa. Butelki chłodziły się teraz w górskim strumieniu. Zjedliśmy śniadanie. Pomogłem im zebrać naczynia, a potem Glendoline przyniosła swoją powieść i zaczęła nam czytać fragmenty. Książka nie była taka zła, ale bardzo dyletancko napisana i wymagała wielu poprawek. Glendoline zakładała, że jej życie fascynuje czytelnika w tym samym stopniu, co ją samą. A to śmiertelny grzech. Inne śmiertelne grzechy, jakie popełniła, były tak liczne, że nie sposób ich wymienić. Poszedłem do strumienia i wróciłem z trzema butelkami piwa. Dziewczyny podziękowały, jakoś nie miały ochoty. Były bardzo niechętnie nastawione do piwa. Rozmawialiśmy o powieści Glendaline. Moim zdaniem każdy, kto chce czytać innym nagłos swoją powieść, jest podejrzany. Jeśli nie jest to stary, dobrze znany pocałunek śmierci, to cóż nim jest? Temat rozmowy się zmienił i dziewczęta zaczęły paplać o mężczyznach, przyjęciach, tańcach i seksie. Glendoline mówiła wysokim, podnieconym głosem i niemal bez przerwy śmiała się nerwowo. Miała 40 parę lat, była dość otyła i bardzo niezdarna. Poza tym była po prostu brzydka. Zupełnie jak ja. Glendoline gadała chyba przez godzinę, wyłącznie na temat seksu. Zaczęło mnie mdlić. Wymachiwała rękami nad głową. Jestem dzikuską z gór! O, gdzieś, gdzieś jest facet, prawdziwy mężczyzna, który będzie miał odwagę mnie wziąć! Cóż, pomyślałem, z pewnością tu go nie ma. Spojrzałem na Lidię. Chodźmy na spacer, zaproponowałem. Nie mam ochoty. Chcę przeczytać tę książkę. Opasłe to misko nosiło tytuł Miłość i Orgazm. Rewolucyjny klucz do seksualnego zaspokojenia. W porządku. Pójdę sam. Skierowałem się w stronę górskiego strumienia. Cięgnąłem po następne piwo, otworzyłem i zacząłem je sączyć bez pośpiechu. Oto tkwiłem w górach osaczony przez dwie zwariowane baby. Mogły odebrać całą radość z dymania, gadając o nim bez ustanku. Ja też lubiłem się pieprzyć, ale nie lubiłem z tego religii. Zbyt wiele jest w tym śmieszności i tragizmu. Ludzie nie za bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Czynią więc z seksu zabawkę. Zabawkę! która jej niszczy. Najważniejsze, pomyślałem, to znaleźć odpowiednią kobietę. Ha! Ale jak? Miałem ze sobą czerwony notes i pióro. Zapisałem w nim refleksyjny wiersz. Potem poszedłem nad jezioro. Pastwiska Wansa. Tak nazywały się te tereny. Siostry były właścicielkami większości ziemi. Poczułem, że muszę się wysrać. Ściągnąłem spodnie i przykucnąłem w krzakach, gdzie roiło się od much i komarów. Zawsze wolałem korzystać z miejskich wygód. Musiałem podetrzeć się liśćmi. Zbliżyłem się do jeziora i wsadziłem jedną stopę do wody. Zimna klód. Bądź mężczyzną stary. Wyjdź. Moja skóra była biała jak kość słoniowa. Czułem się bardzo stary i zupełnie sflaczały. Wszedłem do lodowatej wody, zanurzyłem się po pas. Potem wziąłem głęboki oddech i rzuciłem się do przodu. Cały zanurzyłem się w wodzie. Muł podniósł się z dna i oblepił mi uszy, usta, włosy. Stałem nieruchomo w tej błotnistej wodzie, szczękając zębami. Długo czekałem, aż muł osiądzie na dno. Po czym wyszedłem na brzeg. Ubrałem się i ruszyłem brzegiem jeziora. Kiedy dotarłem do jego skraju, usłyszałem coś podobnego do szumu wodospadu. Wszedłem w las, kierując się w stronę tego dźwięku. Musiałem przejść po skałach nad potokiem. Szum spadającej wody był coraz bliżej. Nade mną krążył rój much i komarów. Muchy były wielkie, wściekłe i głodne, o wiele większe od miejskich much i potrafiły rozpoznać żarcie, kiedy im się napatoczyło. Przedarłem się przez gęste krzaki i ujrzałem mój pierwszy, najprawdziwszy w świecie wodospad. Woda spadała z góry, przelewała się przez skalną półkę, coś pięknego! Lała się i lała. Musiała skądś wypływać. I dokądś musiała płynąć. Do jeziora spływały pewnie ze trzy czy cztery strumienie. W końcu znudziło mi się to obserwowanie wodospadu i postanowiłem wracać. Zdecydowałem się iść na skróty inną trasą. Przedarłem się na przeciwległy skraj jeziora i ruszyłem w stronę naszego obozowiska. Wiedziałem w przybliżeniu, gdzie się znajduje. Miałem wciąż przy sobie swój czerwony notatnik. Zatrzymałem się i zapisałem jeszcze jeden wiersz, mniej refleksyjny, po czym ruszyłem dalej przed siebie. Szedłem długo. Obozu ani śladu. Rozejrzałem się w poszukiwaniu jeziora. Nie znalazłem go. I nie miałem pojęcia, gdzie się podziało. Nagle dotarło do mnie. Zabłądziłem. Te napalone, zwariowane na punkcie seksu dziwki odebrały mi rozum i teraz. Zabłądziłem. Rozejrzałem się po okolicy. W oddali góry, a wokół same drzewa i krzaki. Nie było punktu centralnego ani początkowego, żadnego związku między tym, co widziałem. Poczułem strach, prawdziwy strach. Dlaczego pozwoliłem im się wywieźć z mojego miasta, mojego Los Angeles? Człowiek mógł wezwać tam taksówkę, skorzystać z telefonu. Istniały tam rozsądne rozwiązania rozsądnych problemów. Na mile wokół rozciągały się pastwiska wansa. Z wściekłością cisnąłem o ziemię czerwonym notesem: też mi śmierć dla pisarza. Już widziałem te nagłówki w gazetach: Henry Trzynaski, niezbyt popularny poeta, znaleziony martwy w lasach Utah. Zwłoki Henry'ego Chinaskiego, byłego listonosza, który został pisarzem, znalazł wczoraj w stanie rozkładu strażnik leśny W.K. Brooks Jr. W pobliżu szczątków znaleziono również mały, czerwony notes, zawierający prawdopodobnie ostatnie utwory napisane przez zmarłego. Szedłem dalej. Wkrótce znalazłem się na jakichś mokradłach. Co chwilę jedna z nóg grzęzła mi, aż po samo kolano i z trudem wydobywałem ją z bagna. Dotarłem do płotu z drutu kolczastego. Wiedziałem, że nie powinienem przedzierać się przez ten płot. Nie miałem wątpliwości, że postępuję źle, ale nie widziałem innego wyjścia. Przelazłem na drugą stronę i przykładając ręce do ust krzyknąłem z całych sił: Lidia! żadnej odpowiedzi. Spróbowałem znowu. Lidia! mój głos brzmiał żałośnie, jak głos tchórza. Ruszyłem przed siebie. Jak miło byłoby, pomyślałem, znaleźć się znów w towarzystwie uroczych siostrzyczek. Słuchać, jak śmieją się z własnej paplaniny o seksie, facetach, tańcach i przyjęciach. Jak przyjemnie byłoby usłyszeć głos Glendoline. Fajnie byłoby przesunąć ręką po długich włosach Lidi. Posłusznie zabierałbym ją na każde przyjęcie w mieście. Tańczyłbym nawet ze wszystkimi kobietami. I tryskałbym... Gejzerem do wcipu na dowolny temat. Potrafiłbym znieść te wszystkie chore bzdury z uśmiechem na ustach. Prawie słyszałem własne słowa. Ha, świetna muzyka do tańca. Kto chce naprawdę iść na całość? Kto ma ochotę poszaleć? Wciąż przedzierałem się przez mokradła. W końcu postawiłem stopę na suchej ziemi i dotarłem do drogi. Była to zwykła polna droga, ale oczy roześmiały mi się na jej widok. Widziałem ślady opon i końskich kopyt. Dostrzegłem nawet druty elektryczne. Musiały gdzieś prowadzić. Wystarczyło podążać wzdłuż nich. Ruszyłem naprzód. Słońce stało wysoko na niebie. Musiało być południe. Szedłem przed siebie, czując się jak głupek. Dotarłem do przegradzającej drogę bramy zamkniętej na kłódkę. Co to ma znaczyć? Z boku bramy znajdowała się furtka. Najwidoczniej brama miała zapobiec przechodzeniu bydła, ale gdzie się podziewa to bydło? Gdzie jego właściciel? Może zjawia się tu co pół roku? Rozbolał mnie czubek głowy. Dotknąłem miejsca, gdzie trzydzieści lat temu dostałem pałką w Filadelfii. Wciąż miałem tam bliznę, która spuchła pod wpływem palącego słońca. Sterczał mi tam teraz taki mały rożek. Oderwałem kawałek z trupa i cisnąłem go na drogę. Szedłem jeszcze przez godzinę, wreszcie postanowiłem zawrócić. Oznaczało to ponowne przejście tej samej drogi, ale czułem, że to jedyne rozwiązanie. Zdjąłem koszulę i przykryłem ją głowę. Raz czy dwa zatrzymałem się, żeby krzyknąć Lidia. Nie było żadnej odpowiedzi. Po jakimś czasie dotarłem z powrotem do bramy. Wystarczyło tylko ją obejść, ale coś stało mi na drodze. Przed bramą o jakieś cztery metry ode mnie. Stał mały jelonek. Czy coś podobnego? Ruszyłem wolno w jego stronę, ani drgnął. Czy mnie przepuści? Nie wyglądał, jakby się mnie bał. Pewnie wyczuł moje niezdecydowanie i tchórzostwo. Zbliżyłem się do niego jeszcze bardziej. Nie chciał zejść mi z drogi. Miał wielkie, piękne, brązowe oczy, piękniejsze od oczu wszystkich kobiet, jakie znałem. Nie do wiary. Znalazłem się o krok od niego, gotów w razie czego odskoczyć, kiedy rzucił się do ucieczki. Przemknął przez drogę i zniknął w lesie. Był w świetnej formie. Naprawdę umiał biegać. Idąc dalej drogą, usłyszałem odgłos płynącej wody. Woda była mi potrzebna. Nie można długo wytrzymać bez wody. Zszedłem z drogi i ruszyłem w kierunku tego dźwięku. Wszedłem na mały porośnięty trawą pagórek i ujrzałem wodę wylewającą się do jakiegoś zbiornika z kilku ocementowanych rur w zaporze wodnej. Usiadłem, zdjąłem buty i skarpety, pociągnąłem spodnie i zanurzyłem nogi w wodzie. Potem polałem sobie głowę. Jeszcze później napiłem się. Nie za wiele i nie za szybko. Dokładnie tak, jak widziałem na filmach. Gdy doszedłem nieco do siebie, zauważyłem pomost biegnący nad zbiornikiem. Wszedłem na nie i dotarłem do dużej metalowej skrzynki przymocowanej do barierki. Była zamknięta na kłódkę. Pewnie w środku jest telefon. Mógłbym wezwać pomoc. Znalazłem duży kamień i zacząłem walić nim w kłódkę. Nie puszczała. Co do diabła zrobiłby w tej sytuacji Jack London? Albo Ernest Hemingway. A Jean Genet? Wciąż uderzałem kamieniem w kłódkę. Nie zawsze trafiałem i wtedy uderzałem boleśnie ręką o kłódkę lub skrzynkę, kalecząc się do krwi. Zebrałem się w sobie i zadałem kłódce ostatni cios. Puściła. Zdjąłem ją i otworzyłem skrzynkę. W środku nie było telefonu, tylko szeregi przełączników i potężne kable. Wsunąłem tam rękę, dotknąłem jakiegoś przewodu i dostałem niezłego kopa. Potem przestawiłem przełącznik. Usłyszałem ryk wody. Gigantyczne strumienie wystrzeliły z trzech czy czterech otworów w betonowej ścianie zapory. Poruszyłem innym przełącznikiem. Otworzyło się kilka innych otworów, uwalniając tony wody. Przestawiłem trzeci przełącznik. Puściły wszystkie śluzy. Woda runęła w dół rwącą kaskadą. Stałem, obserwując to z niemym podziwem. Może wywołam powódź. I na ratunek pospieszą mi kowboje na koniach lub w zdezelowanych furgonetkach. Widziałem już główki w gazetach: Henry Chinaski, niezbyt popularny poeta, pogrąża w odmętach żywioł pola i lasy Utah, by uratować swoje delikatne dubsko-mieszczucha z Los Angeles. Doszedłem do wniosku, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ustawiłem z powrotem wszystkie przełączniki w pierwotnej pozycji. Zamknąłem drzwiczki skrzynki i zawiesiłem na nich rozwaloną kłódkę. Zostawiłem zbiornik za sobą, znalazłem inną drogę i ruszyłem nią. Wyglądała na bardziej uczęszczaną od poprzedniej. Z trudem powłóczyłem nogami. Nigdy w życiu nie byłem tak wyczerpany. Ledwo widziałem na oczy. Nagle ujrzałem idącą w moją stronę dziewczynkę. Miała około pięciu lat i ubrana była w błękitną sukienkę i białe pantofelki. Chyba się przestraszyła, kiedy mnie spostrzegła. Przybrałem możliwie sympatyczny wyraz twarzy i wolno synąłem w jej kierunku. Dziewczynko, nie uciekaj. Nic ci nie zrobię, zabłądziłem. Gdzie są twoi rodzice? Dziewczynko, zaprowadź mnie do swoich rodziców. Dziewczynka wskazała palcem za siebie. Stał tam samochód z przyczepą kempingową. Hej! Zgubiłem się! krzyknąłem. Chryste! Ale się cieszę, że was widzę. Za przyczepy wyszła lidia. Włosy miała nawinięte na czerwone lokówki. Chodź, mieszczuchu, zaprowadzę cię do domu! powiedziała. tak się cieszę, że cię widzę, mała! Pocałuj mnie! Nie, chodź za mną! Ruszyła biegiem z trudem za nią nadążałem. Spytałem tych ludzi, czy nie spotkali gdzieś jakiegoś mieszczucha, krzyknęła przez ramię. Powiedzieli, że nie. Lidio! Kocham cię! Chodź nie wleć się z tyłu. Zaczekaj, Lidio. Zaczekaj. Przeskoczyła przez płot z drutu kolczastego. Mnie się to nie udało. Zaplątałem się. Nie mogłem się ruszyć. Jak krowa schwytana w potrzask. Lidio. Zawróciła w tych swoich czerwonych lokówkach i zaczęła pomagać mi się uwolnić z drucianych kolców. Poszłam twoim śladem. Znalazłam twój czerwony notes. Specjalnie zniknąłeś, bo byłeś wkurzony. Nie. Zabłąkałem się na skutek ignorancji i strachu. Nie jestem normalnym facetem. Jestem pełnym z zahamowań pętakiem z miasta. Ot, jeszcze jeden nieudacznik, który nie ma nic do zaoferowania. Jest, powiedziała. Myślisz, że o tym nie wiem? Uwolniła mnie od ostatniego kolca. Ruszyłem za nią. Znów byłem związany z Lidią. Miałem trzy lub cztery dni do wyjazdu do Houston na wieczór autorski. Poszedłem na wyścigi, napiłem się tam trochę, po czym skierowałem się do baru na Hollywood Boulevard. Wróciłem do domu o jakiejś dziewiątej, dziesiątej wieczorem. Idąc z sypialni do łazienki, potknąłem się o przewód telefonu, upadłem na stalowy kant łóżka, ostry jak brzytwa. Kiedy się podniosłem, zauważyłem głęboką ranę tuż nad kolanem. Krew spływała na dywan. Przez całą drogę do łazienki ciągnąłem za sobą krwawe smugi. Zalałem krwią kafelki w łazience i zostawiałem za sobą krwawe ślady stóp. Rozległo się pukanie do drzwi i wpuściłem Bobiego. Jezu, stary, co się stało? To? Śmierć. Wykrwawię się na śmierć. Stary, lepiej zrób coś z tą nogą, zapukała Walerii. Krzyknęła na mój widok. Nalałem gościom i sobie drinki. Zadzwonił telefon, to Lidia. Lidio, kochanie, wykrwawiam się na śmierć. Czy to kolejny z Twoich napadów histerii? Nie, naprawdę wykrwawiam się na śmierć. Zapytaj Walerii. Walerii wzięła słuchawkę. To prawda, ma porządnie rozharatane kolano, wszędzie pełno krwi, a on nie chce nic z tym zrobić. Lepiej przyjeść. Kiedy weszła Lidia, siedziałem na kanapie. Spójrz, Lidio. To śmierć. Malinkie żyłki zwisały z rany jak spaghetti. Pociągnąłem za nie. Wziąłem papierosa i strzepnąłem popiół do rany. Jestem mężczyzną. Do licha jestem stuprocentowym mężczyzną. Lidia poszła kupić wodę utlenioną i zalała nią ranę. Bardzo przyjemne. Z rany wypłynęła biała ciecz. Pieniła się. Lidia wlała tam jeszcze trochę wody utlenionej. Powinieneś pojechać do szpitala, powiedział Bobby. Niepotrzebny mi żaden kurewski szpital. Samo się zagoi. Następnego dnia rana wyglądała makabrycznie. Nadal była otwarta i zaczynał się na niej tworzyć piękny strób. Poszedłem do apteki po wodę utlenioną, bandaże i sól gorzką. Napełniłem wannę gorącą wodą, wrzuciłem sól i zanurzyłem się. Zacząłem fantazjować o sobie bez nogi. Były pewne plusy. Henry Trzynaski jest bez wątpienia największym jednologim poetą na świecie. Po południu odwiedził mnie Bobby. Wiesz ile kosztuje amputacja nogi? Dwanaście tysięcy dolarów. Po wyjściu Bobiego zadzwoniłem do lekarza. Poleciałem do Houston z mocno zabandażowaną nogą. Brałem antybiotyki mające zwalczyć infekcję. Lekarz wspomniał, że. Alkohol neutralizuje pozytywne skutki działania antybiotyków. Na wieczór autorski odbywający się w Muzeum Sztuki Współczesnej przyszedłem trzeźwy. Po prezentacji kilku wierszy ktoś spośród publiczności zapytał, Co się stało, że nie jesteś zalany? Henry Czynoski nie mógł przyjechać. Jestem jego bratem Eframem, wyjaśniłem. Przeczytałem następny wiersz, po czym przyznałem się, że biorę antybiotyki. Powiedziałem im też, że przepisy zabraniają picia alkoholu w muzeum. Ktoś z publiki przyniósł mi piwo. Wypiłem je i przeczytałem kilka wierszy. Ktoś inny przyniósł następne. Potem już piwo popłynęło szerokim strumieniem. Wiersze stawały się coraz lepsze. Po wieczorze odbyło się w kawiarni przyjęcie z kolacją. Prawie naprzeciw mnie siedziała absolutnie najpiękniejsza kobieta, jaką widziałem w życiu. Wyglądała jak młoda Catherine Hepburn. Miała około 22 lat i wprost promieniowała pięknem. Bez przerwy tryskałem dowcipem i nazywałem ją Catherine Hepburn. Chyba jej się to podobało. Nie spodziewałem się specjalnie, że coś z tego wyjdzie. Była z przyjaciółką. Kiedy się skończyło przyjęcie, powiedziałem do dyrektorki Muzeum Nenny, u której miałem się zatrzymać. Będę za nią tęsknił. Jest tak nieprawdopodobnie wspaniała rzecz. Trudno w to uwierzyć. Idzie z nami? Nie wierzę. Ale później w domu Neni, ta mała, znalazła się ze mną w sypialni. Miała na sobie tylko lekką nocną koszulkę i siedziała na brzegu łóżka, rozczesując swe długie włosy i uśmiechając się do mnie. Jak masz na imię? zapytałem. Laura. Posłuchaj, Lauro. Będę ci nazywał Catherine. Dobrze, zgodziła się. Włosy miała rudawo-brązowe i bardzo długie. Była niska, ale proporcjonalnie zbudowana. Najpiękniejsza jednak była jej twarz. — Mogę zrobić ci drinka? — zapytałem. — O nie, nie piję. Nie lubię alkoholu. Tak naprawdę Laura mnie przerażała. — Nie mogłem pojąć, co tutaj ze mną robi — nie wyglądała na jedną z tych panienek, których chmary kręcą się wokół ludzi cieszących się jakimkolwiek rozgłosem. Poszedłem do łazienki, wróciłem i zgasiłem światło. Czułem, jak wślizguje się do łóżka obok mnie. Wziąłem ją w ramiona i zaczęliśmy się całować. Nie mogłem uwierzyć własnemu szczęściu. Jakim cudem, pomyślałem. Jakże parę tomików wierszy... Może doprowadzić do czegoś takiego. Niepodobna tego zrozumieć. Naturalnie nie miałem zamiaru odrzucać tego daru. Bardzo się podnieciłem. Nagle się pochyliła i wzięła mego kutasa do ust. W świetle księżyca widziałem powolne ruchy jej głowy i ciała. Nie była w tym tak dobra jak niektóre ze znanych mi kobiet, ale sam fakt, że to ona mi to robi, zdumiewał mnie. Wyciągnąłem rękę, zanurzając dłoń w tej masie pięknych włosów i pociągając za nie, kiedy wybuchnąłem w ustach Catherine. Lidia czekała na mnie na lotnisku, jak zwykle była napalona. Jezu, powiedziała, jestem rozpalona do czerwoności. Zabawiam się sama ze sobą, ale to na nic. Jechaliśmy do mnie. Lidio, noga wciąż daje mi się we znaki. Po prostu nie wiem, czy będę do tego zdolny. Co takiego? To prawda. Nie sądzę, żebym mógł cię przelecieć z nogą w takim stanie. To diabła, to jaki ja mam z ciebie pożytek. Mogę usmażyć jajka i pokazać ci kilka kuglarskich sztuczek. Nie wygłupiaj się, pytam, jaki ja mam z ciebie pożytek? Noga się zagoi. Jeśli nie, to mi ją obetną. Trochę cierpliwości. Gdybyś nie był nachlany nie upadłbyś i nie rościł sobie tej nogi. Zawsze wszystkiemu winna jest butelka. Nie zawsze, lidio. Rżniemy się przeciętnie cztery razy w tygodniu. To całkiem nieźle, jak na faceta w moim wieku. Czasami mi się wydaje, że nie odczuwasz już nawet żadnej przyjemności. Lidio, seks to nie wszystko. Masz obsesję na tym punkcie, Chryste, daj sobie spokój na jakiś czas. Mam dać sobie z tym spokój, aż twoja noga się zagoi? A jak mam sobie radzić do tego czasu? Będę grał z tobą w kółko i krzyżyk. Lidia wydała z siebie dziki okrzyk. Z samochodem zaczął rzucać po szosie. Tysk. Kurwy, syno, zabijecie. Z dużą prędkością przekroczyła podwójną żółtą linię i jechała prosto na nadjeżdżające przeciwka samochody. Roztrąpiły się klaksony, a samochody rozpieszkły się na boki. Dalej jechaliśmy pod prąd, a nadjeżdżające samochody zmykały w prawo i w lewo. Potem równie gwałtownie Lidia wróciła na właściwy pas. Gdzie jest policja? Zadałem sobie w myślach pytanie. Dlaczego tak się dzieje, że kiedy Lidia wyczynia podobne numery, policja jakby nie istniała? W porządku, rzuciła. Zawiozę cię do domu i to już koniec. Mam dość. Zamierzam sprzedać dom i przenieść się do Feniks. Mieszka tam teraz Glendoline. Siostry mnie ostrzegały przed wiązaniem się z takim starym wałem jak ty. Resztę drogi przebyliśmy w zupełnym milczeniu. Kiedy zajechaliśmy pod mój dom, wziąłem walizkę, spojrzałem na Lidię i powiedziałem Żegnaj. Płakała bezgłośnie. Całą twarz miała mokrą. Na pełnym gazie pąknęła w stronę Western Avenue. Wszedłem do mieszkania. Oto wróciłem do domu po kolejnym wieczorze autorskim. Przejrzałem pocztę, po czym zadzwoniłem do Catherine, która mieszkała w Austin w Teksasie. Sprawiała wrażenie szczerze ucieszonej moim telefonem, a ja z przyjemnością słuchałem jej teksańskiego akcentu. Tego wysokiego śmiechu. <grywania> Powiedziałem jej, że chciałbym, aby przyjechała do mnie. Na mój koszt. Będziemy chodzić na wyścigi, pojedziemy do Malibu. Będziemy robić co tylko zechce. Ale, Hank, nie masz jakiejś przyjaciółki? Nie, nie mam żadnej. Jestem odludkiem. A przecież bez przerwy w swoich wierszach piszesz o kobietach. To o przeszłość. Teraz mamy teraźniejszość. A co z Lidią? Z Lidią? Tak, opowiadałeś mi o niej. Co takiego mówiłem? Na przykład, jak pobiła dwie inne kobiety. Pozwoliłbyś, żeby mnie zbiła? Nie jestem zbyt duża, sam wiesz. To się nie zdarzy. Wyprowadziła się do Feniks. Mówię ci, Catherine. Jesteś niezwykłą kobietą. Kobietą, jakiej szukam od dawna, proszę. Zaufaj mi. Będę musiała poczynić pewne przygotowania. Muszę znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się moim kotem. Dobrze, ale chcę, byś wiedziała, że tu wszystko jest jak trzeba. Tylko Henk, nie zapominaj o tym, co mi powiedziałeś o swoich kobietach. Mianowicie powiedziałeś, one zawsze wracają. Co takie męskie przechwałki? Przyjadę. Jak tylko wszystko pozałatwiam, zabukuję samolot i podam ci szczegóły. Kiedy byłem w Teksasie, Katrina opowiedziała mi o swoim życiu. Byłem dopiero trzecim facetem, z którym spała. Pierwszym był mąż, drugim jakiś rajdowiec alkoholik. Jej były mąż, Arnold, dostał się jakimś cudem do show biznesu i ocierał się o sztukę. Nie wiedziałem, jak to dokładnie wygląda. Bez przerwy podpisywał kontrakty z gwiazdami Roka, malarzami i innymi artystami. Jego firma miała 60 tysięcy dolarów długów, ale znakomicie prosperowała. To była jedna z tych sytuacji, kiedy im większe długi, tym lepiej. Nie wiem, co się stało z kierowcą wyścigowym. Pewnie po prostu się ulotnił. Potem Arnold uzależnił się od Koki. Kokaina odmieniła go zupełnie. Catherine twierdziła, że nie była w stanie go poznać. To było przerażające. Jazdy karetkami do szpitali. Następnego dnia pojawiał się w biurze jakby nigdy nic. Potem na scenie zjawiła się Joanna Dover. Wysoka, dobrze zbudowana milionerka. Wykształcona i zwariowana. Zaczęła prowadzić interesy z Arnoldem. Joanna Dover handlowała dziełami sztuki, tak jak inni, pietruszką. Odkrywała początkujących nieznanych artystów, kupowała ich pracę tanio, a sprzedawała drogo, kiedy już zdobyli uznanie. Takie miała oko. I wspaniałe, monumentalne ciało, 1,80 m wzrostu. Często spotykała się z Arnoldem. Pewnego wieczoru Joanna przyjechała po niego ubrana w kosztowną, obcisłą sukienkę. Catherine zdała sobie wówczas sprawę, że jej rywalka zabiera się do rzeczy poważnie. Potem już pokornie znosiła ich wypady we dwoje. Utworzyli swego rodzaju tercet. Arnold miał wyjątkowo mały popęd seksualny, więc się tym nie martwiła. Niepokoiła się natomiast losem jego interesów. Pewnego dnia Joanna zniknęła z pola widzenia a Arnold popadał w coraz większą zależność od Koki. Znowu karetki, szpitale, balansowanie na krawędzi. W końcu Katrin zdecydowała się na rozwód. Mimo to nadal się z nim spotykała. O 9.30 rano przywoziła codziennie kawę dla pracowników i Arnold wciągnął ją na listę płac. Pozwalało jej to utrzymać dom. Od czasu do czasu jadali razem kolację, ale nie było nawet mowy o seksie. Wciąż jednak jej potrzebował, a ona przejawiała w stosunku do niego uczucia opiekuńcze. Katrin wierzyła w zdrową żywność. Jedyne mięso, jakie tolerowała, to drób i ryby. Piękna kobieta. Dzień lub dwa później, około pierwszej po południu, usłyszałem pukanie do drzwi. Gość przedstawił się jako malarz Monty Riv. Wspomniał, że upijaliśmy się razem, kiedy mieszkałem na Delong Pri Avenue. Nie pamiętam cię, przyznałem. Przyprowadzała mnie Didi. Tak? Hm. Dobra, wejdź. Monty miał ze sobą karton z sześcioma butelkami piwa i wysoką stateczną kobietę to Joanna Dover przedstawił mi ją. Nie udało mi się przyjść na twój wieczór autorski w Houston powiedziała. Opowiadała mi o tobie Laura Stanley. O, znasz ją? Tak, ale nadałem mi imię Catherine, po Catherine Hepburn. Naprawdę ją znasz? Całkiem dobrze. Jak dobrze? Za kilka dni przyleci mnie odwiedzić. Poważnie? Tak. Wykończyliśmy piwo i poszedłem trochę dokupić. Kiedy wróciłem, Montiego nie było. Joanna wyjaśniła, że miał pilne spotkanie. Zaczęliśmy rozmawiać o malarstwie i wyciągnąłem kilka moich obrazów. Rzuciła na nie okiem i postanowiła kupić dwa z nich. Ile? Spytała. 40 za mniejszy i 60 za tym duży. Wypisała czek na 100 dolarów, po czym stwierdziła: Chcę, żebyś ze mną został. Co takiego? To dość. Niespodziewana propozycja. Opłaci ci się to. Mam trochę forsy. Nie pytaj tylko ile. Jest kilka powodów, dla których powinniśmy być ze sobą. Chcesz je poznać? Nie. Po pierwsze, zabiorę cię do Paryża. Nie znoszę podróży. Pokażę ci taki Paryż, jaki z pewnością ci się spodoba. Pozwól, że to przemyślę. Pochyliłem się i pocałowałem ją. Po chwili zrobiłem to ponownie, tym razem dłużej. Urwa, chodźmy do łóżka. Dobrze, zgodziła się. Rozebraliśmy się i wskoczyliśmy do wyrka. Miałem 1,80 m wzrostu. Zawsze miewałem małe kobietki. Dziwne wrażenie. Gdziekolwiek sięgnąłem, był tam następny kawał baby. Rozgrzaliśmy się, zafundowałem jej 3-4 minuty seksu oralnego i wsadziłem jej. Była dobra, naprawdę dobra. Doprowadziliśmy się do porządku, ubraliśmy się i zabrała mnie na kolację do Malibu. Wyjaśniła, że mieszka w Galveston w Teksasie. Podała mi swój numer telefonu, adres i poprosiła, żebym kiedyś ją odwiedził. Przypomniała, że mówiła poważnie o Paryżu i całej reszcie. Cóż. Nasze chwile w łóżku były miłe, a kolacja też nie najgorsza. Następnego dnia zadzwoniła Catherine. Oznajmiła, że kupiła już bilety i wyląduje w Los Angeles w piątek o drugiej 2.30 po południu. Catherine, muszę ci o czymś powiedzieć. Hank, nie chcesz się ze mną spotkać? Chcę bardziej niż z kimkolwiek innym. A więc o co chodzi? Widzisz, poznałem Joannę Dover. Joanne Dover? Tę samą, którą. No wiesz, twój mąż. I co z tego? Przyszła się ze mną zobaczyć. Chcesz powiedzieć, że przyszła do ciebie do domu? Tak. Co robiliście? Rozmawialiśmy. Kupiła dwa moje obrazy. Coś jeszcze? Tak. Katrin milczała, po czym powiedziała. Hank, nie wiem, czy po tym wszystkim mam jeszcze ochotę się z tobą spotkać. Rozumiem. Posłuchaj, może przemyślisz to sobie i zadzwonisz znowu. Przykro mi, Katrin, przykro mi, że to się zdarzyło. To wszystko, co mogę powiedzieć. Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwonię, pomyślałem. Najlepsza z kobiet, jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę. Zasługuje na samotną śmierć w domu wariatów. Usiadłem przy telefonie, przeczytałem gazetę, rubrykę sportową, kolumnę finansową, komiksy. Zabrzęczał telefon. Dzwoniła Catherine. Pieprzę Joannę <grych> Za Zakichotała. Nigdy przedtem nie słyszałem, żeby przeklinała. A więc <grych> przyjeżdżasz? Tak. Znasz datę przylotu? Wiem wszystko. Będę czekał. Pożegnaliśmy się. Katrin przyjeżdża, przylatuje przynajmniej na tydzień. Ach, z tą swoją twarzą, ciałem, włosami, oczami śmiechem. Wyszedłem z baru i spojrzałem na tablicę informacyjną. Jej samolot wystartował punktualnie. Katrin znajdowała się w powietrzu i zbliżała się do mnie. Usiadłem w poczekalni. Naprzeciwko siedziała zadbana dupeńka, czytając książkę. Sukienka podjechała jej do góry, ukazując zgrabne nogi, obciągnięte nylonami i prawie całe uda. Dlaczego to robi? Trzymałem w ręku gazetę i wyglądałem spoza niej, zapuszczając żurawia pod jej sukienkę. Miała wspaniałe uda. Ciekawe, dla kogo je rozkłada. Czułem się głupio filując tam ukradkiem, ale nie mogłem się powstrzymać. Ależ była zbudowana. Kiedyś była małą dziewczynką. Pewnego dnia umrze. Ale teraz pokazuje mi swoje uda. Cholerna dziwka. Chętnie bym ją zarżnął. Wsadził jej ten kawał pulsującego fioletu. Skrzyżowała nogi. I sukienka podjechała jeszcze wyżej. Zerknęła na mnie znad książki. Nasze spojrzenia się spotkały. Jej twarz miała obojętny wyraz. Sięgnęła do torebki i wyjęła gumę do rzucia, zdjęła opakowanie i włożyła gumę do ust. Guma była zielona. Żuła ją miarowo, a ja wpatrywałem się w jej usta. Nie obciągnęła sukienki. Wiedziała, że się na nią gapie. Nie widziałem innego sposobu. Otworzyłem portfel i wyjąłem dwa banknoty dolarowe. Podniosła wzrok, dostrzegła pieniądze i spuściła oczy. Wtedy na siedzenie obok mnie klapnął jakiś grubas. Miał bardzo czerwoną twarz i potężny nos. Ubrany był w jasnobrązowy brązowy dres. Pierdnął donośnie. Kobieta obciągnęła sukienkę, a ja schowałem pieniądze. Mój kutas sflaczał, wstałem i poszedłem napić się wody. Samolot Catherine kołował w stronę rampy. Stałem... I czekałem. Catherine, uwielbiam cię. Zeszła z rampy, doskonale piękna, z rudobrązowymi włosami, szczupłym ciałem, z grabnymi łódkami, z całą swoją młodością. Miała na sobie obcisłą, niebieską sukienkę, białe pantofle i biały kapelusz o szerokim rondzie, zagiętym w dół pod odpowiednim kątem. Wyglądały spod niego jej oczy, duże, brązowe, roześmiane. Ma dziewczyna klasę. Nigdy nie pokazywałaby wszystkich majtek w lotniskowej poczekalni. Stałem naprzeciw niej. Sto kilo żywej wagi, zagubiony typ z mętlikiem w głowie, krótkie nogi, małpi wielka klatka piersiowa wyrastająca wprost z ramion, za duża głowa, mętne oczy, rozwichrzona czupryna, postura jarmarcznego kuglarza. Catherine ruszyła w moją stronę. — Ach, te długie, pachnące włosy. Teksańskie kobiety są takie odprężone, swobodne, naturalne. Pocałowałem ją i zapytałem o bagaż. Zaproponowałem krótki przystanek w barze. Kelnerki miały na sobie krótkie, czerwone sukienki, spod których widać było białe figi z falbankami. Miały głęboko wycięte dekolty, żeby dało się zobaczyć piersi. Ciężko harują na swoje pensje i napiwki. Zasługują na każdego zarobionego centa. Mieszkają w podmiejskich dzielnicach i nienawidzą mężczyzn. Dzielą mieszkania z matkami i braćmi. Podkochują się w swoich psychiatrach. Dokończyliśmy drinki i poszliśmy odebrać bagaż Catherine. Kilku facetów próbowało pochwycić jej spojrzenie, ale ona szła u mego boku. Trzymając mnie pod ramię. Niewiele pięknych kobiet lubi przyznawać się publicznie, że do kogoś należą. Znałem dość kobiet, żeby mieć tę świadomość. Akceptowałem je takimi, jakie były. A miłość? Zjawiała się z trudem i niezmiernie rzadko. Kiedy już przychodziła, to zwykle z innych powodów niż trzeba. Człowieka po prostu męczyło ciągłe bronienie się przed nią i poddawał się, ponieważ musiała gdzieś znaleźć sobie miejsce. Potem przeważnie zaczynały się kłopoty. W moim mieszkaniu Hetwin otworzyła walizkę i wyjęła gumowe rękawice. Roześmiała się. — Co to takiego? — spytałem. Darlin, moja najlepsza przyjaciółka, przyglądała się, jak się pakuje i spytała, co ty do diabła robisz? No co ja. Nie widziałam mieszkania, Henka, ale wiem, że zanim będę tam mogła coś ugotować, mieszkać tam i sypiać, będę musiała posprzątać. Catherine wybuchnęła tym swoim radosnym teksańskim śmiechem. Poszła do łazienki, włożyła dżinsy i pomarańczową bluzkę, po czym wyszła na bosaka i w gumowych rękawicach na dłoniach kierując się do kuchni. Poszedłem do łazienki się przebrać. Postanowiłem, że gdyby wpadła tu Lidia, nie pozwolę jej tknąć, Catherine. Lidia? Ciekawe, gdzie się teraz podziewa. Co porabia? Pomodliłem się do opiekujących się mną bogów. Proszę, trzymajcie Lidię z daleka. Niech przyprawia boją rogi i tańczy do trzeciej nad ranem, ale proszę. Niech się trzyma z daleka. Kiedy wyszedłem z łazienki, Catherine na kolanach zdrapywała nagromadzony przez dwa lata brud i tłuszcz z kuchennej podłogi. Catherine, chodźmy poszaleć do miasta. Zjemy gdzieś kolację. Tak nie można tego zaczynać. Dobrze, Henk, ale najpierw muszę skończyć podłogę. Potem pójdziemy. Usiadłem i czekałem, aż skończy. Kiedy wyszła z kuchni, wciąż siedziałem na krześle. Pochyliła się i pocałowała mnie, mówiąc ze śmiechem... Naprawdę stary świntuch z ciebie. Potem weszła do sypialni. No, proszę. Znów jestem zakochany. Niebawem znów zaczną się kłopoty. Po kolacji wróciliśmy do domu i zaczęliśmy rozmawiać. Była fanatyczką zdrowej żywności i z mięs jadała wyłącznie ryby i kurczęta. Służyło jej to. Bez dwóch zdań. Hank, jutro wezmę się do łazienki. Dobrze, powiedziałem, siedząc nad drinkiem. I codziennie muszę robić ćwiczenia. Nie będzie ci to przeszkadzać? Nie, skądże. Będziesz w stanie pisać, kiedy będę się tu kręcić? Jasne. Mogę wychodzić na spacery? Nie, nie, nie powinnaś wychodzić sama. Przynajmniej w tej dzielnicy. Nie chciałabym przeszkadzać ci w pisaniu. Nie ma mowy, żebym przestał pisać. To pewna odmiana szaleństwa. Catherine <grystanie> usiadła obok mnie na kanapie. Bardziej przypominała dziewczynkę niż kobietę. Odstawiłem drinka i pocałowałem ją długo i powoli. Jej usta były chłodne i miękkie. Byłem pod wrażeniem jej długich włosów. Odsunąłem się i wypiłem następną szklaneczkę. Onie śmielała mnie. Byłem przyzwyczajony do wulgarnych, pijanych dziwek. Rozmawialiśmy jeszcze przez godzinę. Chodźmy spać. Zaproponowałem w końcu. Jestem zmęczony. Dobrze. Przygotuję się pierwsza. Siedziałem nad kieliszkiem. Musiałem się jeszcze napić. Była po prostu zbyt nieziemska. — Hank, jestem już w łóżku. — Dobrze. Poszedłem do łazienki, rozebrałem się, umyłem zęby, ręce i twarz. Przyleciała aż z Teksasu, pomyślałem, żeby się ze mną spotkać. A teraz leży w moim łóżku i czeka. Nie miałem piżamy. Podszedłem do łóżka. Miała na sobie nocną koszulę. Hank, mamy jakieś sześć dni, kiedy to będzie bezpieczne, a potem musimy coś wymyślić. Położyłem się obok niej. Moja mała dziewczynka była już gotowa. Przyciągnąłem ją do siebie. Nasze pocałunki były coraz gorętsze. Szczęście znów mi sprzyja. Oto uśmiech fortuny. Położyłem jej rękę na moim kutasie i podciągnąłem jej koszulę. Zacząłem bawić się jej cipką. – Catherine ma cipkę? Łechtaczka wysunęła się i muskałem ją delikatnie, raz za razem. W końcu wszedłem w nią. Mój kutas wsunął się do połowy. Jej szparka była bardzo ciasna. Poruszałem się lekko, po czym wepchnąłem go głębiej. Cały kutas wszedł do środka. – To było wspaniałe. Ścisnęła mnie mocno. Poruszałem się, ona mnie ściskała. Spróbowałem się opanować. Przestałem ją posuwać i czekałem, chcąc trochę ochłonąć. Pocałowałem ją, rozchyliłem jej usta, ssałem górną wargę. Spojrzałem na jej włosy rozsypane na poduszce i zrezygnowałem z próby zadowolenia jej. Zacząłem po prostu ją różnąć wdzierając się w nią gwałtownie zupełnie jakbym chciał popełnić morderstwo niech to wszyscy diabli mój kutas zwariował te cudowne włosy młoda prześliczna twarz to jak gwałt na marej dziewicy spuściłem się w niej wypełniony bólem Czując jak sperma wlewa się jej do środka, była całkiem bezradna, a ja tryskałem w głąpie jej ciała i duszy. Raz po raz. Później zasnęliśmy, przynajmniej Catherine. Obejmowałem ją od tyłu. Po raz pierwszy pomyślałem o małżeństwie. Wiedziałem, że niechybnie ma wady, które jeszcze się nie ujawniły. Początek znajomości jest zawsze najłatwiejszy. Potem przychodzi niekończące się odkrywanie tajemnic. Mimo to myślałem o małżeństwie. O domu, o psie i kocie. O zakupach w supermarkecie. Henry Czynowski traci jaja. I nie dba o to. W końcu też usnąłem. Kiedy obudziłem się rano, Catherine siedziała na brzegu łóżka, rozczesując te swoje długie, rudawo-brązowe włosy. Jej wielkie, ciemne oczy spojrzały na mnie. Witaj, Catherine. Wyjdziesz za mnie? Proszę, nie. Nie lubię tego. Mówię serio. Och, do cholery, Hank. Co? Powiedziałem do cholery: Jeśli nadal będziesz mówił takie rzeczy, odlecę stąd pierwszym samolotem. Dobrze. Hank? Tak? Spojrzałem na nią. Wciąż czesała włosy, wpatrywała się we mnie i uśmiechała. Powiedziała: To tylko seks, hank, wyłącznie seks. Roześmiała się. Nie był to jakiś sarkastyczny śmieszek, ale wyraz prawdziwej radości. Czesała włosy, a ja objąłem ją w pasie i oparłem głowę o jej udo. Niczego już nie byłem pewien. Zawsze zabierałem swoje kobiety na mecze bokserskie lub na wyścigi. W ten czwartek zabrałem Catherine do sali Olympic. Nigdy nie widziała boksu na żywo. Dotarliśmy tam przed pierwszym pojedynkiem. Usiedliśmy przy ringu, piłem piwo, paliłem i czekałem. Jakie to dziwne, zauważyłem, że ludzie siedzą tu i czekają na dwóch facetów, którzy wejdą na ring i będą próbowali się znokautować. Hm. To rzeczywiście brzmi strasznie. Te sale zbudowano dawno temu, wyjaśniłem jej, kiedy rozglądała się po starej arenie. Są to tylko dwie małe toalety, jedna dla mężczyzn, druga dla kobiet. Jeśli będziesz musiała tam pójść, zrób to przed. Lub po przerwie. Dobrze. Olimpik odwiedzali głównie latynosi i biali, marnie opłacani robotnicy, a niekiedy pojawiały się nawet gwiazdy filmu i inne popularne persony. Walczyło tu wielu dobrych meksykańskich bokserów, którzy wkładali w to całe serce. Dla odmiany kiepsko prezentowali się biali i czarni, zwłaszcza w wadze ciężkiej. Dziwnie się czułem w towarzystwie Katrin. Związek dwojga ludzi to osobliwa sprawa. Chodzi mi o to, że jesteś z jakąś dziewczyną przez pewien czas, jesz, śpisz i mieszkasz z nią, kochacie się, rozmawiacie, odwiedzacie razem różne miejsca, a potem to się kończy. Następuje krótki okres, kiedy jesteś sam, aż pojawia się nowa kobieta i jesz z nią, i posuwasz się, i wszystko wydaje się tak normalne, jakbyś czekał właśnie na nią, a ona na ciebie. Nigdy nie czułem, że to w porządku, kiedy byłem sam. Czasem nawet było mi z tym dobrze, ale nigdy nie miałem poczucia, że tak powinno być. Pierwsza walka była bardzo dobra dużo krwi i brawury. Można nauczyć się czegoś o pisaniu, obserwując walki bokserskie i bywając na torze wyścigowym. Nie wiem dokładnie, co to takiego, ale okazuje się to ważne. Ba, najważniejsze. Reszta nie ma znaczenia. Nie da się tego ująć w słowa, jak pożaru domu, trzęsienia ziemi, powodzi albo Obrazu kobiety wysiadającej z samochodu i ukazującej uda. Nie wiem, czego potrzebują inni pisarze. Guzik mnie to obchodzi, bo i tak nie jestem w stanie ich czytać. Tkwie w szponach własnych przyzwyczajeń i uprzedzeń. Nie jest źle być głupkiem, pod warunkiem, że masz świadomość własnej ignorancji. Wiedziałem, że pewnego dnia zacznę pisać o i że będzie mi to przychodziło z trudem. Łatwo pisze się tylko o dziwkach. Pisanie o wartościowej kobiecie to już nie taka prosta sprawa. Druga walka też była dobra. Ludzie krzyczeli, wyli ze śmiechu i litrami pochłaniali piwo. Na chwilę wyrwali się z fabryk, magazynów, rzeźni, mejni samochodowych. Następnego dnia znów staną się więźniami, ale teraz są wolni, wręcz upojeni wolnością. Nie muszą myśleć o niewolnictwie wynikającym z biedy zasiłkach dla bezrobotnych i kuponach na bezpłatną żywność. Pozostali jakoś będą sobie radzić, dopóki biedacy nie nauczą się montować bomb atomowych w piwnicach swych ruder. Wszystkie walki były dobre. Wstałem i poszedłem do toalety. Kiedy wróciłem, Catherine siedziała skupiona. Wyglądała, jakby jej miejsce było na koncercie lub przedstawieniu baletowym. Sprawiała wrażenie takiej delikatnej, a przecież w wyżej kotłowała się jak małoktura. Cały czas pociągałem piwo, a Hetwin chwytała mnie za rękę, kiedy walka stawała się wyjątkowo brutalna. Tłum uwielbia nokauty. Ludzie darli się na całe gardło, kiedy jeden z zawodników miał stracić przytomność. To oni zadawali te ciosy. Może były wymierzone w ich szefów lub żony, któż to wie? Kogo to obchodzi? Jeszcze jedno piwo. Zaproponowałem, żebyśmy wyszli przed ostatnią walką. Miałem dosyć. Skuciła się. Przeszliśmy wąskim przejściem między rzędami. Powietrze było niebieskie od dymu. Nie było żadnych gwizdów ani nieprzyzwoitych gestów. Moja poharatana i poznaczona bliznami gęba czasem się na coś przydawała. Poszliśmy na mały parking pod autostraną. Mój niebieski Garbus z 67 zniknął. Model z tego roku to ostatni dobry Garbus. Wszystkie szczeniaki dobrze o tym wiedzą. Heburn, Ukradli nasz pieprzony wóz. Ależ Hank, to niemożliwe. Nie ma go. Stał tutaj. Teraz go tu nie ma. Hank. Co my zrobimy? Weźmiemy taksówkę. Czuję się fatalnie. Dlaczego ludzie robią takie rzeczy? Muszą. To ich sposób, żeby poczuć się wolnym. Weszliśmy do kafejki i zadzwoniłem po taksówkę. Zamówiliśmy kawę i pączki. Tak, kiedy oglądaliśmy walki, ktoś po prostu odwalił numer z drucianym wieszakiem i zwarł przewody. Moją dewizą było weź sobie moją kobietę, ale zostaw w spokoju mój samochód. Nie potrafiłbym zabić faceta, który odebrał mi kobietę, natomiast bez drgnienia powieki mógłbym zakatrupić tego, kto ukradł mi samochód. Nadjechała taksówka. Na szczęście w domu miałem piwo i trochę wódki. Porzuciłem nadzieję, że zachowam dość trzeźwości, żeby być w stanie się kochać. Catherine zdawała sobie z tego sprawę. Chodziłem w kółko po pokoju, opowiadając o swoim niebieskim garbusie rocznik 67, ostatni dobry model. Nie mogłem nawet zadzwonić na policję. Byłem zbyt ululany. Muszę poczekać do rana, do południa. Herbert, to nie twoja wina. Nie ty go ukradłaś. Szkoda, miałbyś go teraz. Pomyślałem o dwóch lub trzech małolatach, którzy pędzą moją niebieską lalunią po autostradzie wzdłuż wybrzeża, popalając trawę, śmiejąc się, cisnąc gaz do dechy. Pomyślałem o wszystkich cmentarzyskach samochodów wzdłuż Santa Fe Avenue. Góry zderzaków, przednich szyb, klamek do drzwi, silniczków do wycieraczek, części silników, opon, piast, pokryw silnika, lewarków, foteli, łożysk, klocków hamulcowych, odbiorników radiowych, tłoków, zaworów, gaźników, wałów rozrządu, przekładni, osi. Mój samochodzik wkrótce zamieni się w kupę części zamiennych. Ach. Tej nocy spałem przytulony do Catherine, ale w moim sercu... Królował smutek i chłód.